Versus w czwartki od 19 do 21. Nie namawiam, nie namawiam. Nas nie przekonają, że biały jest białe, a czarne jest czarne. Versus. Polityka, ekonomia, najważniejsze wydarzenia. Jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. To jest eutanazja systemu. Kto podejmuje tego typu decyzje? Nie powiem nas nawet pieszcze. Ludzie, co za popieprzony kraj. Versus. W czwartki od 19 do 21. Jak? Pomożecie! No. Subiektywnie, złośliwie, czasem nawet wrednie, ale zawsze rzetelnie i w zgodzie z logiką. Jak powiedział Kolusz, nakładziemy im do dupy. Versus w czwartki od 19 do 21. Dobra, poślizgnęliśmy się. Jest czwartek, minęła 19 parę minut temu. Sorki wszystkich, ale jesteśmy już zwarci, gotowi. Niektórzy są również wkurzeni, na przykład ja, a to później się wyjaśni. Mamy gości, wszyscy goście już kiedyś z nami byli, ale najpierw nasza załoga klasycznie, czyli Paweł Taczała, Bartek Aksamitowski, Krystyna Gołowczuk, Robert Milanowski. Dzięki nim słyszymy i widzimy. No i nasi goście. Zaczniemy od publicysty, fachowego wsparcia libertariańskiego, Jan Fior, publicysta Fior Publishing. I nasi goście już byli u nas. Najpierw Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Witamy. Witam. Tylko tak bliżej będziemy musieli, dobra? Witam bardzo serdecznie. I poseł Kukiza 15, Ireneusz Zyska. Witamy, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Mamy parę tematów, pokrótce zostały w opisie audycji przedstawione. Zaczniemy od tego, co najbardziej wkurzającego. Mnie, bo mnie boli po prostu. Kręgosłup. Ponieważ od pewnego czasu, miałem, już kiedyś tam wspominałem, dwa razy mocnego dzwona samochodowego i trochę się popsuło tam w kręgosłupie, więc muszę od czasu do czasu coś z tym porobić. No, 31 maja kończy się 6-miesięczny okres vacatio legis i ma wyjść w życie ustawa o zawodzie fizjoterapeuty. Ustawa przygotowana, przegłosowana przez poprzedni parlament, ale już podpisana przez nowego prezydenta. Chyba że nie wiedział, co czyni. Można takie odnieść wrażenie, ponieważ 9 maja 2016 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 8 kadencja. To, żeby tam było widać, jest. To jest wydruk poselski, znaczy tego, sejmowy. Do marszałka Marka Kuchcińskiego, czyli trzeciej osoby w państwie, prawda? Bo jest, prezydent jest drugi, a naczelnik państwa jest pierwszy. Wpłynęło pismo podpisane przez kilkudziesięciu posłów, którzy na podstawie artykułu 118 Konstytucji, ble, 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 wnoszą projekt ustawy o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty. Czyli wnoszą o zmianę ustawy, która od pół roku czeka na wejście w życie. Dzisiaj rozmawiałem z biurem prasowym Ministerstwa Zdrowia, żeby się dowiedzieć, na jakim etapie w Ministerstwie Zdrowia, którym minister Radziwiłł kieruje nie od wczoraj, na jakim etapie jest przygotowanie niezbędnych rozporządzeń, by ustawa mogła działać, dowiedziałem się, że odpowiedni departament pracuje. Znaczy to jest taka ściema, po prostu nic nie robią, czekają, aż nowa ustawa, znaczy nowelizacja tej ustawy zostanie przez Sejm klepnięta w przyszłym tygodniu, bo taka szybciutka ścieżka dla tej ustawy. Ale o co chodzi? O co chodzi w tej ustawie, wyjaśni nam za chwilę gość, z którym się połączymy. Najpierw kilka takich informacji ogólnych. Mamy w tej chwili sytuację taką, że mamy fizjoterapeutów i mamy lekarzy rehabilitacji. Niektórzy to są tak zwane dwójki, czyli lekarze, którzy robili drugą specjalizację, rehabilitację. Od pewnego czasu można to od początku robić. Prawda? I mamy fizjoterapeutów. Jeśli ktoś myśli, że fizjoterapeuta poszedł na kurs telefoniczny albo internetowy, dwutygodniowy zajęć, to jest w błędzie. To są studia pięcioletnie i ci ludzie mają naprawdę wiedzę.
Narodowy Fundusz Zdrowia podpisuje umowy z na świadczenie usług rehabilitacyjnych z placówkami różnymi. Tych placówek, z którymi ma fundusz podpisane umowy, jest ponad 5 tysięcy. Ilu jest lekarzy rehabilitacji? Panie pośle, strzelamy. Nie jestem 300. Lekarzy rehabilitacji? Tak, lekarzy rehabilitacji. 5200 placówek. Lekarzy ilu jest? 1600. Bo my rozmawialiśmy. Nie, ja jestem przygotowany. Panie redaktorze. Co oznacza, że jeden lekarz placówki zapyla w 3,5 placówce. Ale to będziemy, to sprawdzamy w tej chwili. I cena rośnie, tak? Cena rośnie, dostępność usług jest ograniczona. Ale jest ciekawsze, jest system, który sprawdza, czy przypadkiem lekarz... Dobrze, mamy już gościa na antenie, za chwilkę z gościem dwa słowa będziemy zamieniać. Bardzo proszę, żeby pan poczekał, panie doktorze, dobrze? Tak. Mamy sytuację taką, że mamy system, który pilnuje, żeby się nie okazało, że lekarz w tym samym czasie jest w dwóch różnych placówkach. Nie. System wyłapie to. Ale z czego system nie wyłapie? Otóż system nie wyłapie, że lekarz pracuje od 10 do 16 w Warszawie, a od 16 do 18 w Szczecinie. Tego nie wyłapie. Dobra, mamy gościa na antenie, który nam przybliży temat bliżej. Maciej Krawczyk, fizjoterapeuta. Witam, panie doktorze. Dzień dobry, witam serdecznie. No to co, oddaję panu głos. Proszę powiedzieć, o czym mówi ustawa, która jest przyjęta i która ma wejść w życie 31 maja, a co oznacza dobra zmiana w wykonaniu nowelizacji ustawy? Ustawa, to oczywiście długo by mówić, bo ustawa jest wynikiem tak naprawdę 27 lat starań środowiska nie tylko fizjoterapeutów, ale także pacjentów. Pan prezydent Duda podpisał ustawę 26 października. Ustawa przede wszystkim mówi, kim jest fizjoterapeuta, jakie musi skończyć studia, to, że będzie egzamin państwowy i poziom fizjoterapeutów będzie w całym kraju wyrównany. Będą to pięcioletnie studia magisterskie jednolite. Wiadomo też, że zostanie utworzona izba, czyli samorząd fizjoterapeutyczny w celu rozwoju, po pierwsze, zawodu, w pewnych tworzenia jak gdyby też pewnych możliwości nacisku na władzę ustawodawczą, władzę wykonawczą w celu jak gdyby wprowadzenia pewnych rozwiązań, szczególnie w ramach systemu opieki zdrowotnej. Przede wszystkim rejestr fizjoterapeutów zostanie stworzony, czyli zostanie zabezpieczony pacjent, szczególnie w opiece prywatnej, a musimy pamiętać, że opieka prywatna to jest 10 miliardów złotych wydawanych co roku przez Polaków na fizjoterapię. I tutaj jak gdyby pacjent będzie mógł sprawdzić w rejestrze fizjoterapeutów, fizjoterapeuty, tak jak to jest rejestr lekarzy, rejestr pielęgniarek, rejestr diagnostów laboratoryjnych, kim ten człowiek jest i czy on rzeczywiście jest fizjoterapeutą, a nie człowiekiem po 4-godzinnym kursie, czy też po prostu jakimś manipulatorem i hochsztaplerem. Czyli zostanie zakazane prawnie używanie tytułu fizjoterapeuty, tak jak jest to w przypadku innych zawodów medycznych, także w całej Europie. A czy można... Generalnie pytanie? Ta ustawa przybliża nas z powrotem do Europy. To szybko pytanie. Panie doktorze, a jak to się stało, że bez ustawy 1600 fizjoterapeutów się pojawiło w Polsce? Nie, lekarzy rehabilitacji to jest wszystko coś jedno, ale nie, jak... Nie, właśnie nie jest wszystko jedno. Ale pan doktor jest fizjoterapeutą. Tak. Jak to się stało? Nieustawowo? Jak to nielegalnie, pan został fizjoterapeutą? Chodzi mi o to, po jasną cholerę tyle tych ustaw. Proszę pana. To jest inne, ale poczekaj, to do tego ale zaraz dojdziemy. My w ogóle nie chcemy żadnej innej ustawy. Jest ale żadnej ustawy nie potrzeba. Ale Jan, rozsądek jest poczekaj, ustawą. Poczekaj, Janek, proszę cię. Znaczy, jakoś, nie, porozmawiamy z tobą za chwilę w studiu, Janek. Znaczy w 26 krajach w Europie, no nie tylko w Europie, bo w ponad 40 na świecie, ja mówię o tych rozwiniętych krajach, wszędzie jest ustawodawstwo, które reguluje zawód fizjoterapeuty. Jest to zawód regulowany w całej Europie. W Polsce w ogóle nie jest regulowany, nie ma praktycznie żadnych przepisów oprócz rozporządzenia ministra zdrowia z któregoś roku, kilku rozporządzeń, które bardzo nieprecyzyjnie definiują, kto to jest fizjoterapeuta. Oczywiście mówią, że mówi się, że to może być człowiek po ukończonej szkole, jakiejś studiach i tak dalej. Natomiast ja pracuję 25 lat jako fizjoterapeuta z pacjentami po uszkodzeniach mózgu w szpitalach warszawskich różnych, w Akademii Medycznej Warszawskiej, teraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii. Jestem szefem zespołu 20-osobowego zespołu fizjoterapeutów.
No i tu myślę, że jest bardzo duże niezrozumienie, także wśród panów, z całym szacunkiem, dlatego że sondę, którą przeprowadzaliśmy, jestem także nauczycielem akademickim od 24 lat, sondę, którą przeprowadzaliśmy na 2600 dorosłych warszawiakach, okazało się, że 80% z nich ponad nie wie, kto to jest fizjoterapeuta w ogóle. W związku z tym ja się nie dziwię, że pan też nie wie, kto to jest fizjoterapeuta. A zna pan Gąsienicę Byszczyna? Ale moment. A ja znam. No, Jan, prosiłem, no naprawdę, chcę inaczej poprowadzić tę rozmowę. Mogę ja być autorem prowadzącym mojej audycji? Dobra, za chwilę my porozmawiamy. Mnie interesuje teraz coś innego. Co wprowadzenie tej ustawy, czyli jakby włączenie w obieg fizjoterapeutów, oznacza dla pacjentów? Znaczy przede wszystkim, oznacza przede wszystkim bezpieczeństwo tych chorych. Jeżeli pana boli kręgosłup i lekarz zaleci panu pójście do fizjoterapeuty, to w tej chwili może pan pójść do człowieka, który ma napisane na drzwiach fizjoterapeuta, jest to człowiek po 3-godzinnym szkoleniu podyplomowym. I nie ma takiego prawa w Polsce, które by pozwoliło takiemu człowiekowi zdjąć tą tabliczkę fizjoterapeuta. Na całym świecie, od Stanów Zjednoczonych po Australię, wszystkie kraje zachodnie, wszystkie kraje byłego socjalistyczne kraje, wszędzie jest zawód fizjoterapeuty i oznacza to, że człowiek kończy studia, dostaje dyplom fizjoterapeuty i może udzielać świadczeń zdrowotnych zgodnie z takim prawem, jaki jest w danym kraju, tak? Zazwyczaj w 26 krajach w Europie można do takiego fizjoterapeuty przyjść bez skierowania lekarskiego, bez jakiegokolwiek skierowania i wiadomo jest, że to jest fizjoterapeuta, że ten człowiek nie zrobi krzywdy pacjentowi. Drugie pytanie. Co dla lekarzy rehabilitacji oznacza wejście w życie ustawy w takiej formie, w jakiej ona została opublikowana? Przede wszystkim oznacza to, że niewiele się zmieni tak naprawdę, a mianowicie lekarze rehabilitacji pozostaną, będą pracowali w oddziałach rehabilitacyjnych, w oddziałach dziennej rehabilitacji. Właściwie tak naprawdę niewiele się zmieni. Natomiast to, co na pewno się zmieni, to to, że lekarz rehabilitacji nie będzie mógł bezkarnie planować fizjoterapii fizjoterapeucie. Czyli nie będzie mógł rozpisywać fizjoterapeucie kolejno zabiegów, jakie ma wykonywać, dlatego że to wie najlepiej fizjoterapeuta. A tak w Polsce się dzieje w odróżnieniu od większości krajów. To jest tak naprawdę najważniejszy element tej ustawy. Oczywiście. Natomiast pytanie moje jest, co jest w nowelizacji ustawy? To nowelizacja ma dwie podstawowe cechy, które niestety na które się nie możemy zgodzić. Pierwsza rzecz to likwidacja samorządu zawodowego. To znaczy minister zdrowia Radziwiłł razem z wiceministrem po prostu uważają, że jest decyzja polityczna, ażeby nie było samorządu zawodowego. Samorząd zawodowy jest, Dobra, ale samorząd to jest jedna rzecz. Mówimy. Druga rzecz, kompetencje. No więc kompetencje zostały zmienione w porównaniu, jeszcze nie zostały na szczęście zmienione, ale być może zostaną zmienione. A mianowicie jest zapisane w pierwszych punktach ustawy, jeżeli chodzi o kompetencje w tej nowelizacji, że fizjoterapeuta przede wszystkim pracuje na zlecenie lekarza i realizuje program wyznaczony przez lekarza. I to jest klucz całości. Tak naprawdę chodzi o pieniądze. Tak naprawdę o niebezpieczeństwo chorych. Dobra. Dobrze. Dobrze, bardzo, bardzo dziękuję. Teraz proszę pozostać z nami, jeśli ma pan czas. Chwilę sobie porozmawiamy w studiu, w razie czego prosimy o telefon. Dziękujemy. Teraz tak, Jan, a propos, ja jestem, doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że tak jak ty, jestem przeciwnikiem ustawowej regulacji różnych rzeczy. To gówno mnie obchodzi, kto co ma na tabliczce. Tak naprawdę w moim interesie jest sprawdzić, czy idę do szarlatana, czy idę do lekarza. Natomiast w momencie, w którym mamy czapkę NFZ-ową i ta czapka NFZ-owa gromadzi pieniądze publiczne, bo najlepiej ją zlikwidować, to się zgadzam z tobą, absolutnie. Ale skoro mamy tę czapę NFZ-ową, to pytanie, do kogo idą pieniądze, w jaki sposób? Możemy na razie sobie zdjąć to. I teraz właśnie problem jest taki, że albo mamy szeroki wypływ i o tym, co jest dla pacjenta najważniejsze, czyli o rehabilitacji, o sposobie rehabilitacji decyduje nie tylko lekarz rehabilitacji, ale i wykształcony fizjoterapeuta, albo mamy tak, jak jest dotychczas i jak jest w nowelizacji, że wszystko musi przejść przez to wąskie gardło 1600 lekarzy rehabilitacji. Dajmy gościowi. Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, no i co? Dobra zmiana i ograniczenie dostępu pacjentów do zabiegów? Przecież to tyle to oznacza, ta nowelizacja. Podoba się panu ta nowelizacja?
Moment, jeszcze jesteśmy w trakcie, z tego co się orientuję, tak, drugiego czytania. Jeszcze nie dotarło to na forum Sejmu, to znaczy po komisjach. Powiem szczerze, tutaj ja widzę to w ten sposób. Mamy sytuację, w której jest jakieś ograniczenie dostępu do rynku, to znaczy te wąskie gardło. Rozumiem, że fizjoterapeuci chcą poszerzyć to wąskie gardło, tak, a jeszcze jest jedna rzecz i tutaj jest i też dobro pacjenta. Pytanie, czy to wąskie gardło, tak jak chcą poszerzyć fizjoterapeuci, nie powinno być poszerzone jeszcze bardziej. O pacjenta. Ale... I teraz tak, no dobrze, momencik. Brawo, ale to pan się zastanawia w tej chwili, to pytanie jest, co na przykład Zbigniew Babalski, który podpisał się, to jest jeden z moich ulubionych posłów PiSu, który w rozmowie telefonicznej, próbowaliśmy się z panem posłem Babalskim dogadać, żeby móc z nim porozmawiać, dlaczego podpisał się pod tą nowelizacją. On powiedział, że on nie będzie rozmawiał, bo on się na tym nie zna, bo on jest od rolnictwa. Ale ustawę o zmianie ustawy o zawodzie fizjoterapeuty pod tym się podpisał. Więc proszę mi powiedzieć, skoro pan się zastanawia, to co? Tych 30 pańskich kolegów się nie zastanowiło, że wracają do systemu, w którym jest wąskie gardło? Trudno mi odpowiadać za moich kolegów i odpowiadać, że nie jestem wielbłądem. Natomiast... Da się zauważyć. Dziękuję. Natomiast rzeczywiście, no też widzę ten problem, że w momencie, jeżeli się zawęża jakąś dziedzinę, jakąś specjalizację, to rzeczywiście traci na tym ten, który z tych usług korzysta. Ja sam i byłem... kto za nie płaci. Tak. Też byłem zarządcą i jestem z wykształcenia zarządcą nieruchomości. Pamiętam sytuację, w której w latach bodajże 90. ustanawiano ten zawód zarządcy nieruchomości. W pewien sposób też zawężono rynek. Pamiętam też te ustawy deregulacyjne, które weszły w trakcie poprzedniej kadencji Sejmu. I jak się okazuje, krzywdy one zawodowi nie zrobiły. Jest dopływ świeżej krwi na rynek i widzę, że problemu jakiegoś większego nie ma. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, jaki dostaniemy projekt z komisji, jak to będzie wyglądało. Oczywiście domyślam się, że jest pewnego rodzaju walka między tymi, którzy chcą ograniczyć dostęp, a tymi, którzy chcą poszerzyć ten dostęp. Dla mnie to jest ewidentne, że chodzi o kasę. Kukiz 15. Bardzo dobra ustawa. To jest, przypomnę, która? Projekt obywatelski. To jest tak, ta czyli ustawa, mówimy, ale precyzyjnie. Ustawa już uchwalona. Uchwalona, podpisana, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę, który też w całej tej, z tą energią po wygranych wyborach, z dobrą wiarą, z dobrymi, że tak powiem, intencjami, przyszedł jako reprezentant wybrany przez społeczeństwo i podpisał dobrą ustawę. I co się stało? Uruchomiła się cała lawina lobbingu lekarzy rehabilitantów, którzy poprzez, prawda, dotarcie do grupy posłów opcji rządzącej spowodowali, że została wprowadzona na do laski marszałkowskiej projekt ustawy o nowelizacji już tej ustawy, która jeszcze nie weszła w życie, bo ona ma wejść 31 maja, jak pan na początku zaznaczył, a głównie chodzi o to, żeby odwlec w czasie o wejścia w życie tą ustawę o 24 miesiące, ale już tutaj słyszymy też z ust pana doktora, z którym się łączyliśmy, że tam idą kolejne jakieś pomysły związane z ograniczeniem albo likwidacją samorządu i tak dalej. No, jest to projekt naprawdę bardzo dobry, cywilizujący pewne rzeczy, bo wprowadza chociażby obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przez fizjoterapeutów, posiadanie przez fizjoterapeutów, wykształcenie, krajowy rejestr, w którym oni się, że tak powiem, są wpisani. Wszystkie te wymogi, które, że tak powiem, dają rękojmię tego, że idziemy do specjalisty. To już się powtarzam, bo przed chwilą o tym była mowa. I tylko problem jest w tym, że grupa, to jest 70 tysięcy, grupa zawodowa 70 tysięcy osób. I to
I tą grupę zawodową chce kontrolować pod względem, no niestety finansowym, bo do tego się to sprowadza, grupa 1600 lekarzy rehabilitacji, którzy będą udzielać skierowania na tą fizjoterapię i będą też wskazywać, co ten fizjoterapeuta, jakie ma zrobić zabiegi u pacjenta. Za co wystawia fakturę, będąc zatrudnionym w kilku takich punktach usługowych fizjoterapeutycznych, lekarz rehabilitacji. Ja wiem o takim, ostatnio usłyszałem o takim przypadku, rozmawiałem z szefem jednej z takich placówek, który mówi mi tak: no i panie Pawle, właśnie w zeszłym miesiącu nasz lekarz przyniósł mi fakturę. Na ile przyniósł fakturę pan doktor? 200 zł. To jest od... To jest no, przyniósł fakturę za swoje... 20 tysięcy pewnie. Lekarz rehabilitacji przyniósł fakturę ośrodkowi. Nie. Za miesiąc pracy w tym ośrodku. 20 tysięcy. Tak. No, 20 do 30 tysięcy. Okay. 19 200, czyli trafiliście. I teraz pamiętajmy, że statystyczny lekarz rehabilitacji pracuje w 3,5 placówkach. Oczywiście. Może być tak, że ten akurat pracuje tylko w jednej. Ale to tak a propos tych kiepskich zarobków lekarzy. Ja nikomu nie bronię. Absolutnie. Niech zarabiają jak najwięcej. Jeśli chodzi, moja uwaga i już będzie fior się wypaszczał. Przede wszystkim, czy jest ubezpieczony lekarz, czy nie, to moja głowa w tym, że nie był ubezpieczony. To jest jakby pierwsza zasada, tak? Żebym ja pomyślał o pewnych rzeczy. Ewentualnie pomyślał, żeby pójść do lekarza, który jest ubezpieczony. Albo żebym poszedł do lekarza, który jest ubezpieczony, albo żebym w ogóle poszedł do lekarza. Ale może być tak, że jakaś babka wiejska ma takie cudowne palce, że ona nie ma absolutnie żadnego wykształcenia, ale robi takie rzeczy z facetami i nie tylko, bo i z babeczkami, że po prostu klękajcie narody. I to jest dopiero fizjoterapeutka. Zresztą myśmy mieli... Trzecia godzina gratis, a fizjoterapia jest za szybami, można się w centrum... Ja w dzieciństwie chorowałem na gruźlicę. I w sąsiedztwie, w następnym domu, Zakopanem to było, w następnym domu był doktor Marecki, który był fizjatrą, tak? Od płuc, jak się nazywa, tak? Pulmonolog. No nie, to, ale od tych gruźliczych spraw. No dobra, niech będzie pulmonolog. I on mnie leczył. I nie zdążył, bo umarł na gruźlicę. Uleczyła mnie pani Malicka, która była prostą babką, tak jak ty powiedziałeś. I ona już jego nie zdążyła leczyć, bo on był za dobrze wykształcony i miał wszystkie licencje, a ona nie miała żadnej. Miał licencję na autozabijanie. On miał licencję nawet, żeby się zabić. Więc to po pierwsze, żadna ustawa, żadna certyfikacja nie zrobi z człowieka fachowca. Tylko konkurencja robi z niego bałka. Tylko teraz pytanie. Jeśli mamy do wyboru, chcielibyśmy i ty, i ja chcielibyśmy wolnego rynku, prawdziwego rynku, nieskrępowanego ustawami, przepisami, regulacjami i tak dalej. Ale pytanie, czy w tej naszej chorej rzeczywistości, cytując piosenkę Rocha, w tym popieprzonym kraju, lepiej mieć 1600 lekarzy, którzy decydują o rehabilitacji, czy lepiej mieć 70 tysięcy plus 1600? Ale zróbmy konkurencję i mamy 1600. Oni zarabiają, jak mówisz, 70 tysięcy miesięcznie, to będziemy mieli w przyszłym roku już 4800 lekarzy. Spokojnie, ale dajmy ludziom, ale, zachęćmy ale, ludzi, żeby byli fizjoterapeutami. Ale nikt im nie broni. Tylko ale dlaczego jest tylko 1600? No, broni widocznie coś. Nie, no. Małe zarobki może są. Nie, no, dajmy im duże zarobki. Ale nie dajmy przepraszam, im... A argument o tym, że cały świat, bo tym mnie zdenerwował ten lekarz, który mówi, że całe 40 krajów, ileś tam jest, wszędzie jest regulowane i efekt jest taki, że dostarczycielami zawodowymi rąk do pracy i głów są Polacy. Jak pojedziesz do Ameryki, to większość fizjoterapeutów są Amerykanie, są Polacy, w Kanadzie Polacy, w Australii Polacy, we Francji Polacy, wszędzie Polacy są fizjoterapeutami. Tu nie mogą być, bo jest przeregulowane to wszystko. Jest przeregulowane, a poza tym zależą od lekarza rehabilitacji. Jeśli za to samo będzie odpowiadał i lekarz rehabilitacji, i fizjoterapeuta, to w tym momencie o kierunku rehabilitacji będzie
decydować nie 1600 osób, tylko 71 600 osób, co jest lepszym rozwiązaniem, choć nie jest optymalnym, bo optymalnie gdyby był rynek. Dobra, Kukiz 15, nie my się będziemy kusić, ale nie, musimy rozjechać. Nie mogę z panem Fiorem się do końca zgodzić, bo nie możemy, proszę państwa, tutaj jak gdyby wolnego rynku całkowicie, bez żadnej kontroli, serwować, ja panu nie przeszkadzałem, słynne powiedzenie w wielu, ale może wielu stacjach, bo tutaj jest odpowiedzialność za zdrowie. Oczywiście to jest pański wybór, albo mój jako pacjenta, czy ja pójdę do babki zielarki, która gdzieś tam w puszczy, w leśniczówce leczy ludzi, ale jeżeli to jest ustawa o zawodzie fizjoterapeuty, i teraz to jest cała regulacja zmierzająca do tego, żeby ten zawód był wykonywany w sposób odpowiedzialny, więc oczywiście ja mogę sobie na własną odpowiedzialność pójść do kogo chcę, ale jeżeli idę do fizjoterapeuty, to on musi mieć ubezpieczenie, musi spełniać określone warunki co do wykształcenia i co do przynależności. I krzywdę też może zrobić. Nie. W przyszłym tygodniu, ale jeżeli będzie... zrobi mi krzywdę, to ja będę dochodził odpowiedzialności odszkodowawczej, z jego, polisy OC. Nie, a w przypadku, będziemy płacić, proszę pana, obywatele, jeżeli, NFZ. Nie, z polisy OC będę dochodził odpowiedzialności za szkodę, którą wyrządzi mi fizjoterapeuta, który popełni błąd. Każdy może mieć polisę OC. Każdy może kupić. Każdy murarz kupuje polisę OC. Mądry murarz. Proszę pana. Kolarz. Ja należę do korporacji prawniczej i również obowiązkowo muszę mieć wykupioną polisę OC, bo w przypadku, kiedy popełnię błąd, bo ludzie... Bez obowiązku by pan nie miał? Bo ludzie popełniają błędy, to jest ludzka rzecz, popełniają błędy. Jeżeli popełnię błąd, to mój klient będzie mógł dochodzić roszczeń odszkodowawczych z mojej polisy. A gdyby nie było obowiązku posiadania tej polisy, to by pan jej nie miał? To jest straszne, co pan mówi. Jeżeli pan się na tym zastanawia. Każdy rozsądny człowiek musi mieć taką policję, bo inaczej nie wyrobi. Mogę zadać pytanie? Czy w przyszłym tygodniu jest pikieta pod Sejmem? Przyjdzie pan na tę pikietę? Będzie pan tam machał na przykład? Nie mówię, że jak kod precz z Kaczyńskim czy coś takiego, tylko że nie zmieniajcie nam ustawy na przykład? Znaczy, chętnie porozmawiam z fizjoterapeutami. Zresztą dostałem co najmniej dostała poseł ponad 200 maili. Józefa Hankiewicz. Ponad 200 maili dostałem od fizjoterapeutów, którzy protestują za wprowadzeniem tej nowelizacji i chętnie spotkam się z tymi ludźmi. Zresztą muszę powiedzieć, że z uwagi na moje prywatne doświadczenia, ponieważ dwójka moich dzieci wymaga intensywnej rehabilitacji, mam doskonały obraz sprawy, jak to wygląda, z dostępem do profesjonalnej opieki fizjoterapeutów, z kosztami tej fizjoterapii i tak dalej. Również zawodowo wcześniej współpracowałem z bardzo dobrą, profesjonalną kliniką fizjoterapii w Krakowie, która również specjalizuje się w wybudzeniach ze śpiączki. To są bardzo profesjonalni ludzie i myślę, że całe to środowisko bardzo czeka na wejście w życie tej ustawy. To jest dobra ustawa. Po co to odsuwać w czasie? No. Ja jedną rzecz tutaj chciałem zgodzić się z prowadzącym. Rzeczywiście w tej chwili mamy sytuację, w której mowa jest o tej pewnego rodzaju czapie NFZ-owskiej. Są przepisy, które obowiązują i zobowiązują na przykład do tego, żeby było ta kwestia OC. W związku z czym taki całkowity wolny rynek w tym momencie bez zmiany innych przepisów byłby po prostu niemożliwy. Dobra. Panie pośle, ale taka sytuacja, kiedy państwo decyduje o tym, kto jest dobrym lekarzem, a kto nie, jest po prostu chora, niebezpieczna dla pacjentów, bo ludzie wtedy się w ogóle nie kontrolują. Niech pan zobaczy, co się dzieje. Bo ktoś bierze za nich odpowiedzialność. Z bankami. Czy ktoś idąc do banku zastanawia się, analizuje sytuację finansową tego banku, czy warto tam otworzyć konto, a może gdzie indziej, może to jest zbyt ryzykowne. Bo jest bankowy fundusz gwarancyjny i oni mają to w nosie. I to kosztuje, proszę pana, miliardy złotych. Dobra, wszystkich ale dajmy dokończyć. I ofiary tworzy. Jedną rzecz, tu była kwestia też poruszona ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. I też jest kwestia pewnie taka, jeżeli by pan tutaj poseł z Kukiz 15 nie miał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, byłoby większe ryzyko, ale prawdopodobnie cena byłaby niższa. Do czasu.
do czasu, ale jeżeli byłby dobrym... Zaraz. Panie pośle, chwileczkę, pan się mi nie wymiga. Co z tą ustawą? Co z tą nowelizacją? Najpierw musi trafić... Dobra, ale podoba się panu powrót do stanu poprzedniego? Nie podoba mi się z powrót do stanu... Moment. Chwila. Wcześniej nie było regulacji. Tak naprawdę do stanu obecnego. Bo w pewnym momencie, jak tutaj słuchałem, to tak się zacząłem zastanawiać, czy rzeczywiście tu przed tą ustawą nie było sytuacji, w której tak naprawdę... czy rehabilitant, czy lekarz, tak, od rehabilitacji nie mogli działać tutaj na zasadach wolnego rynku. Tylko mowa tutaj chyba była też o rozporządzeniu, tak? Przepraszam. No więc właśnie, nie mamy rozporządzeń do ustawy, która została przyjęta, podpisana i opublikowana. Nie mamy rozporządzeń, nie będziemy mieli tych rozporządzeń. I powiem panu szczerze, to jest złośliwość i wredne z mojej strony, co powiem. Wie pan, co to jest chów wsobny? Na przykład nie. Myszki laboratoryjne. Tak pan? No rozumiem, to już... Myszek i myszka. I one się tam bzykają i mają młode. Później jak oni wszyscy razem w środku się bzykają ze sobą, to te myszki z pokolenia na pokolenia są gorsze. Słabsze, głupsze. Geny nie wymieniają się w jednym... Wie pan, gdzie na przykład w Europie mieliśmy przykłady chowu wsobnego? Wśród Habsburgów. W rodziny arystokratyczne na Wyspach Brytyjskich, dlatego przez długi, długi czas cieszono się po wojnie z wielkiej liczby żołnierzy z kontynentu i ze Stanów Zjednoczonych, którzy od 40 roku stacjonowali w Wielkiej Brytanii, zdecydowanie wyładniały Brytyjki dzięki temu. Ale właśnie w rodzinach arystokratycznych. No więc wie pan co? Dla mnie to jest dowód na to, że rzeczywiście arystokracja to jest chów wsobny i się degeneruje. Patrząc na to, co wyczynia minister Radziwiłł, przepraszam bardzo, ale to jest kuriozum. Dobra, skończyliśmy z fizjoterapią. Kolejny temat mamy. Chce pan coś jeszcze do tego dodać? Tak, jeszcze muszę powiedzieć do pana Fiora, że państwo, nawet jeżeli ta ustawa weszłaby w życie w takim kształcie, czego życzę wszystkim fizjoterapeutom i sobie, i wszystkim pacjentom, to myślę, że nie można powiedzieć, że państwo reguluje i mówi, kto może wykonywać ustawę, zawód fizjoterapeuty, a kto nie. Trzeba spełnić określone warunki, żeby dawać rękojmię dobrze wykonywanego zawodu. To jest tylko tyle. Musimy eliminować też z rynku hochsztaplerów i różnych... Ale dlaczego? Ale hochsztaplerzy mają licencję, proszę pana. Niech pan zobaczy, kto popełnia błędy medyczne, lekarze. Kto popełnia błędy prawne? Adwokaci, sędziowie, prokuratorzy. Rozumiem. Ja znam wielu amatorów... Właśnie dlatego, że są samorządy i są korporacje... Samorządy, niech będą. Ale na rynku... Nie. Niech to będzie samorząd. Ale nie pod egidą państwa. No właśnie. No to zmierzamy do tego, żeby był samorząd zawodowy w tej grupie fizjoterapeutów. On będzie też eliminował ludzi, którzy tak zwane złote rączki, ale które przyjeżdżają... Ale niech nie będzie wyłączności, proszę pana, monopolu nie może być. Niech będzie samorząd. Przyjeżdżają z końca świata w roli jakichś magików, specjalistów, którzy wszystkich uzdrowią, a potem ludzie nie mogą wstać i są tragedie. No to jest wina ludzi, to niech oni ponoszą konsekwencje, a nie my, ani pan. Proszę państwa, ale... Dlaczego, państwo, proszę pan? Traktowanie ludzi jak debilów, czyli ten cały socjalizm, Fior. To prowadzi do tego, że się stają debilami. Towarzyszu Fior. Już koniec. Dobrze. Artykuł. PO szykuje... PO. PiS. PO. Cytat. Szykuje się zamach na sądy. PiS. To początek reformy. Chodzi o to, że są szykowane różne zmiany w sądownictwie. Już o tym wspominaliśmy. Między innymi do tej pory nie wiadomo, jak ten ustrój sądów będzie wyglądał, tak? Panie pośle, o co to chodzi z tymi sądami? PiS robi reformę sądownictwa. Pod przewodnictwem światłego eksperta autorytetu prawnego magistra Ziobry. To jest nowelizacja ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. No przecież to nad tym się zastanawiacie w tej chwili. No ale to jeszcze nie weszło chyba pod obrady Sejmu. Pod obrady Sejmu nie weszło, no ale przecież jak wejdzie pod obrady Sejmu, to jest pozamiatane. No sorry, panie pośle, no co pan? Od wczoraj jest w Sejmie? Już pół roku minęło, nie? Już pan wie, że jak tam Żoliborz lokuta causa finita, z Żolibora przyjdzie polecenie, to jest sprawa zamieciona. Może tutaj pan poseł będzie więcej wiedział, panie jako pośle, co z tego środowiska pańscy, ten projekt co pańscy koledzy posłowie z Prawa i Sprawiedliwości szykują
w sprawie wymiaru sprawiedliwości funkcjonowania sądów. Chciałbym się dowiedzieć, dowiedzieć, to jest temat w tym momencie, bo... Dlatego, że... Dobrze, ja panu... Co zdaniem Platformy Obywatelskiej szykuje Prawo i Sprawiedliwość? Przeczytamy... Do tej pory było też źle. Czyli będzie źle dalej. No, będzie to co za różnica? Tak samo, tylko gorzej. Albo... Sędziowie mają być niezawiśli, a do tej pory nie są niezawiśli, tylko się mówi, że są niezawiśli. Tak. Bo jak będą dalej tak niezawiśli, jak są, to w końcu zawisną. Dobrze. Na przykład pomysł jest taki, żeby w sprawach mniejszego kalibru znieść dwuinstancyjność. Co to ma za znaczenie? Znaczy ma, patrząc jak na przykład w sądzie rejonowym wygląda wyrok, a później co robi z tym sąd, robi z tym apelacja, no to bardzo często mamy przykłady zmiażdżenia wyroku sądu pierwszej instancji przez sąd drugiej instancji, który nie pozostawia suchej nitki, tak naprawdę mówiąc, że nie wprost, kretyn orzekał w pierwszej instancji. Bo ma monopol i może orzekać. Ale to pytanie, nie jeśli tak i pan tutaj poseł kiwa głową, to dlaczego pomysł, żeby jednak znieść tę dwuinstancyjność? Bo co? Bo sądy zawalone robotą? Czy może się zastanowić, żeby od razu w drugiej instancji się tym zajmowały? Będzie prościej. Czy od razu wszystko pchajmy do Europy? Generalnie rzeczywiście sądy są zawalone i w momencie, kiedy mamy do czynienia ze sprawami mniejszego kalibru, ja nie wiem dokładnie jaka będzie tutaj granica. W związku z tym tych spraw byłoby przy rozpatrywaniu od razu, znaczy mogłoby być tych spraw na sędziego w tym momencie mniej. Oczywiście ja zdaję sobie z tego sprawę, że jakość wydawanych wyroków sądowych rzeczywiście w pierwszej instancji no nie jest najwyższa i tutaj należałoby się zastanowić nad podniesieniem. A może by się zastanowić nad tym, żeby przeanalizować historię wyroków z pierwszej instancji, ile się utrzymało po przejściu wszystkich odwołań, apelacji i tak dalej, i tak dalej. I ranking sędziów. Zobaczyć, jak orzekają, ależ oczywiście sędziowie i po prostu, nie wiem, rozstrzelać, wysłać w kosmos. Kim Jong-unowi ich podesłać. No sorry, to jest prostsze rozwiązanie. Nie jest to prostsze rozwiązanie? Macie statystykę prowadzonych spraw. Przez statystykę prowadzonych spraw, przez wyniki statystyczne orzeczeń, można zrobić najprostszą ocenę, audyt wymiaru sprawiedliwości. No czyż nie? Jeśli mamy na przykład sprawę w Strasburgu, mamy przykładów wiele. Sprawa toczy się przed polskimi sądami, kolejne instancje, facet przegrywa. Strasburg, do widzenia, pozamiatane, Polska przegrała proces. Okazuje się, że wszystkie instancje w Polsce nie zrozumiały prawa tak zwanego implementowanego, bo my mamy 70% prawa tego, które w Polsce obowiązuje, prawa w cudzysłowie. To jest prawo implementowane, czyli prawo europejskie, międzynarodowe. Ale to są przykłady skrajne. Mamy przykłady, pierwsza instancja skazuje, w kolejnej instancji absolutnie. Dostaje się prokuratorowi, że kretyn nie potrafił zebrać i zanalizować dowodów. Dostaje się sędziom, że są kretynami, którzy dopuścili taki materiał dowodowy. Sąd w apelacji po prostu miażdży to. I to nie jest jeden przykład. Takich przykładów są dziesiątki, setki, jeśli nie tysiące. Więc po co pieprzyć się z zabawami w nowelizację ustaw, skoro wystarczy trzech sprawnych chłopaków, arkusz kalkulacyjny, dostęp do danych orzeczeń, zrobić audyt w ten sposób. Nie jest to prostsze i tańsze? No ale w tym momencie też zmiany ustawowe też byłyby potrzebne, żeby taki audyt ocenie sędziów robić. Panie redaktorze, jestem członkiem poselskiego zespołu na rzecz nowej konstytucji i w dniu 16 stycznia bieżącego roku zorganizowaliśmy w Sejmie dużą konferencję w sali kolumnowej
która była poświęcona właśnie pomyłkom sądowym. Przyjechało blisko 700 osób z takimi bolesnymi przykładami właśnie poszkodowania. Na ten temat pisałem, to są, i wiele, to jest... wiele z tych osób, które przedstawiały swoje kazusy, dochodziły odszkodowań przed Trybunałem Praw Człowieka i Obywatela w Strasburgu i oczywiście ze skutkiem pozytywnym. I zwróciliśmy się do pana ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, żeby powołał specjalny zespół do właśnie zmonitorowania tych przypadków. To, o czym pan mówi, żeby po prostu efekt skali, zobaczyć, ile tych jest takich spraw, no i też zastanowić się, w jakim kierunku powinny iść zmiany ustawowe, żeby takich kazusów więcej nie było, bo ludzie niejednokrotnie dochodzą swoich praw przez kilkanaście, może nawet 20 lat takie przypadki też były i niestety są poszkodowani. 18 lat walki o pieniądze. Poszkodowani przez system wymiaru sprawiedliwości w Polsce, ale to się zaczyna właśnie od tego, że jest błąd czy pomyłka w prokuraturze, potem to idzie przez kolejne instancje, ale chciałbym jeszcze powiedzieć, że no tutaj dwuinstancyjność jest gwarancją, konstytucyjną gwarancją praw obywatelskich, związanych z tym, że sąd się może pomylić, więc każdy ma prawo do obrony i powinien skorzystać z tej apelacji albo formy jakiegoś odwołania, weryfikacji. Pierwsze rozwiązanie, ja mam pewien pomysł, ale poważnie, mam taki pomysł, żeby przetestować w jakichś dwóch, trzech powiatach zawieszenie jurysdykcji polskiej i zastosowanie... Tak zrobili w Gwatemali, w Salwadorze tak zrobili. Dokładnie, cały jeden region. Z Holandii. Wynajęli sędziów z Holandii, nieskorumpowanych, uczciwych, doświadczonych, 70-paroletnich, a nie 27-letnich, czy tam ile, i zacząć od tego. I zobaczylibyście, jakby Privy Council z Londynu, jakby posądził parę takich tutaj ważnych przypadkach, Amber Goldów i tego typu sprawach, to byśmy zobaczyli, jaka jest różnica między tym, co nasze sądy oferują, nasi sędziowie. Jest to też kwestia edukacji na wydziałach prawa. Ale to jest poniżej od strony etycznej, jest poniżej krytyki. Ale jest to jeszcze kwestia jedna, mianowicie przed kim sędzia odpowiada. Bo jeśli komuś się wydaje, że sędzia odpowiada tylko przed sobą tak naprawdę, no, generalnie jako zasada, prawda? No to jest w błędzie. Immunitet sędziowski daje pewien rodzaj pewności, komfortu psychicznego. Z drugiej strony wiemy nie od dziś, że sędziowie, jak i prokuratorzy są dyspozycyjni, są na telefon. Otóż wprowadzenie na przykład, przynajmniej na tym podstawowym, pierwszym, rejonowym, czy tam jak to się nazywa, poziomie wyborów przynajmniej prezesa sądu, zmieniłoby zupełnie sytuację, bo ci sędziowie też odpowiadają wtedy za wymiar sprawiedliwości, za prawo i sprawiedliwość w bardzo konkretnym, na bardzo konkretnym terenie przed bardzo konkretnymi ludźmi. Panie pośle, wchodzi pan w taki pomysł? Amerykański pomysł. Ja znam z autopsji. Właśnie dlatego o tym też mówię. Że ten pomysł nie jest jakiś perfekt, bo odbywa się to w ten sposób, że dostajesz w czasie wyborów, dostajesz balot, czyli tamtą tę książeczkę, w której jest na przykład 120 sędziów. Ale jeżeli któryś z tych sędziów na tej liście zasłużył się, w cudzysłowie, kilkoma znanymi sprawami, to on nie wygra. Bo od razu wtedy mu zrobią, znajdzie się grupa, która powie: John Smith absolutnie nie, bo to jest to. Ja brałem w ten sposób, że skreślałem wszystkich demokratów na przykład. I to też miałem już jakąś selekcję, prawda? Ktoś inny skreśla ludzi czarnych. Ktoś inny w kratce. Czarnych, albo jakieś nazwisko, prawda, kończące się na jakąś, na jakieś tam 2N na przykład, nie? Więc no, jakaś selekcja jest. I ten szef... Mamy 7 minut, chcę skończyć temat prawa. Szef tego sądu, który byłby wybrany w wyborach powszechnych, on by pilnował swojej czutki, żeby mu nie zaszkodził, albo go nie wybiorą. Tu mamy nowelizację konstytucji. Po pierwsze odpowiedzialność. Dzisiaj sędziowie znam jako...
Jako prawnik, radca prawny, który czynnie wykonywał do niedawna przed objęciem mandatu poselskiego swój zawód, znam mnóstwo naprawdę profesjonalnych, fantastycznych z powołania sędziów. Nie ulega wątpliwości, oczywiście. Muszę to zaznaczyć, żeby też nie było jakiegoś skrajnego podejrzenia, że tutaj, wszyscy. Nie. Wszyscy. Wiemy, większość jest w porządku. Ale niestety były przypadki... Nie wiadomo, kto, kiedy kogo będzie sądził. Ale tak? Niestety były przypadki również skrajnie negatywne, one są udokumentowane, co do faktu. Sędzia, którego przez 10 lat nie można skazać za to, że po pijaku przejechał człowieka na pasach, na przykład. No to jest skandal. I teraz on ma zagwarantowane to w Konstytucji, bo z tego, co pamiętam, artykuł 189 jest... Nawet jeżeli sędzia zostanie złapany na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, to prezes sądu, w którym pracuje ten sędzia, może nakazać jego zwolnienie. No to po prostu ci sędziowie, wszystkim się mogą wydarzyć jakieś sytuacje niewiarygodne. Każdy może jechać na pani. Każdy może jechać. No nie, raczej nie. Jest. Dobra. Ale w takich sytuacjach... Ale czy podoba się panu pomysł, na przykład, żeby na tym podstawowym pierwszym poziomie wprowadzić wybór prezesa sądu? Wybieralność prezesów sądów rejonowych, okręgowych, jak najbardziej jestem... Prokuratorów regionalnych. Tak, wtedy prokurator wybrany nie podlega pod prokuratora generalnego co do spraw, które prowadzi. Proszę, to mamy zmianę. Proszę panu, podoba się panu? Proszę panu, jeszcze mamy jedna rzecz. Prawo i Sprawiedliwość. Proszę. No nie, ale... To dajmy człowiekowi powiedzieć, mieliśmy ich rozjechać, a sami się kłócimy. No. Podoba mi się. Ja tylko jedną uwagę mam. Bo w wyborach różnego rodzaju uczestniczyłem nie jeden, nie dwa, nie trzy razy. Cztery. Sądząc po wieku. Okej, okay, niech będzie. Zdziwiłby się pan, jakby się tak policzyli. Natomiast znam mechanizmy w wielu przypadkach wyborcze i niestety też problemem jest to, że głosuje się w wielu przypadkach na piękne oczy. Oczywiście później jest kwestia na niestety... Przykład ale się głosuje, jest poprzednie wybór. Wybory parlamentarne na przykład. Ostatnie. Panie pośle, ale... Dajmy posłowi się wypowiedzieć. No. I widzę też pewnego rodzaju minusy. Oczywiście, jeżeli wiedza co do danego sędziego, czy tych kandydatów na sędziego dla poszczególnych obywateli będzie dosyć duża, a najlepiej pełna, to ten wybór, myślę, byłby jak najbardziej trafny, a później ewentualna odpowiedzialność tego sędziego przed obywatelami byłaby duża. Natomiast pytanie co do samej tej wiedzy. Jeżeli możemy wybrać posłów do Sejmu, to możemy i wybrać sędziego. Za różnica, ale to zlikwidujmy w ogóle wybory. To będzie lepiej. Czy panowie wiedzą, jaki jest mechanizm powoływania sędziów? Dzisiaj? Też na piękne oczy. Po koleżeńsku jest jeszcze gorzej, niż jeszcze mieliby być wybierani przez społeczeństwo. Piękne oczy jest pozytywne. Bo w wielu przypadkach Krajowa Rada Sądownictwa, w wielu przypadkach Krajowa Rada Sądownictwa, która rekomenduje do prezydenta Rzeczpospolitej nominację, kompletnie nie zna tych kandydatów na sędziów. Kompletnie. To jest tylko rekomendacja prezesa sądu, danego sądu, gdzie ten człowiek wcześniej, powiedzmy, pracował i wszystko może się zdarzyć. Tak. Dobra, panowie, ostatnie 3 minuty chciałbym. Zmieniać konstytucję, czy nie? Jeśli tak, to w jaki sposób? Ja bym zmienił na 10 przykazań boskich i to by to wystarczyło. Podpisuje się... Konstytucja jak absolutnie do zmiany. Mamy nową sytuację, nie tylko polityczną, ale społeczną, nowe stosunki gospodarcze, Polska się rozwija. Ta konstytucja to jest konstytucja po układzie okrągłostołowym, która... Geszefciarska. Która zabezpieczyła interesy tamtego establishmentu. Musimy z tym skończyć. Prosta konstytucja, im mniej zapisów czytelnych, jasnych, tym lepiej. Większość zapisów wyprowadzić do ustaw ustrojowych, ale niższego rzędu. I jedna rzecz w tym momencie jeszcze, jeśli nie będziemy musieli opisywać wszystkiego ustawami, tylko pozwolimy sędziom, tak jak w Stanach Zjednoczonych, interpretować i w ten sposób stanowić tak naprawdę prawo, które w ogólnym zarysie zostało uchwalone przez ustawodawcę, będzie to tańsze i szybciej. I a propos sądownictwa, władza sądownicza musi mieć legitymację społeczną. Dzisiaj nie ma. Dobrze. Ja powiem w ten sposób.
głosowanie nad, w referendum nad obecną konstytucją było akurat w moim przypadku pierwszym głosowaniem. Akurat głosowałem przeciw, byłem w tej mniejszości, która głosowała przeciw. Konstytucja jest jak najbardziej do zmiany, do skrócenia, tylko i tak się obawiam, że prędzej czy później w jej zapisach znajdą się formuły typu sprawiedliwość społeczna albo inne tego typu brawo. Rzeczy. I teraz, ponieważ robimy przerwę, ja tylko dwa słowa na koniec, zanim się pożegnamy z posłami. Otóż mam nadzieję, że w zmienionej konstytucji, co prawda nie będzie to 10 przykazań mojżeszowych, trudno, będzie zapis, że Rzeczpospolita jest państwem prawa i koniec. Nieprawnym i niedemokratycznym, tylko prawa. Państwem prawa. I nie ma nic o sprawiedliwości pieprzonej społecznej, przepraszam, że klnę, ale właśnie dzięki temu przepisowi, dzięki drugiemu artykułowi Rzeczpospolitej Polskiej, Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, mówiącego, że RP jest demokratycznym państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej, można robić wszystko. I wy przecież, macie legitymację. Przecież Polska jest republiką, czyli prawo wystarczy. W drugiej godzinie jeszcze będziemy kontynuować, a nawet, jak mawiają niektórzy, kontynuować dalej różne tematy. Ireneusz Zyska, Kukiz 15, Paweł Lisiecki, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję. Zobaczymy bardzo. Się jeszcze. Jak zostanę zaproszony? Odpal muzę, Pawełek. Versus. Zaprasza Paweł Ziger. No dobrze. Zmienił nam się zestaw gości. Druga godzina. Janusz Korwin-Mikke po chyba 2 miesiącach w studiu. Witam, panie Januszu. Kłaniam się. I Piotr Łysakowski w sieci. Moje uszanowanie, nie w sieci, tylko w radio. W radio, ale w... Twoim. Moim, naszym. Naszym. Ale też w sieci. To w sieci. Pisujesz. W sieci, pisuję. I o czym ostatnio pisałeś? A ostatnio o recepcji Katynia w prasie gadzinowej. A to ciekawe. To pogadamy kiedyś o tym. Bardzo, bardzo chętnie. No. Bardzo chętnie. Panowie, znalazłem taki tekst, który od razu mi się skojarzył z dobrą zmianą, którą robi Prawo i Sprawiedliwość. Czytałeś, bo się zgadaliśmy. Berlin zakazuje wynajmowania mieszkań turystom. Otóż władze Berlina, przypomnijmy, stolica IV Rzeszy, rządzona przez... Wielkiej Rzeszy, tak. Rządzona przez totalne lewactwo porąbańców. Wpadło na pomysł, że ponieważ ludzie przyjeżdżają do Berlina, żeby wydać tam kasę, nie chcą tej kasy wydawać na hotele, więc korzystają z oferty prywatnej. Wynajmują mieszkania, co w przeliczeniu jest dużo tańsze. I władze Berlina stwierdziły, że o nie, nie, nie. Nie, nie, nie. Liebe Gäste. Nie do mieszkanka, tak? Do hotelu. Spokojnie, nie wolno wynajmować tylko całych mieszkań, więc się będzie wynajmował jeden pokój z używalnością pozostałych, nie, spokojnie. No więc jak znam życie, tym się to skończy. Natomiast samo myślenie, sam pomysł pokazuje, z kim mamy do czynienia. Ale przecież to się niczym nie różni od zakazu handlowania ziemią rolną. Prawda? Bo rozmawialiśmy o tym i rozmawialiśmy, że będziemy o tym rozmawiać w audycji. Posprawdzałeś? Ja tam poczytałem w Die Welt troszeczkę, ale generalnie trochę śmiechu było, ale jakoś wielkiej afery nie było. Nie, no bo czytaliśmy to samo tak naprawdę, że tak powiem, i jakby tu moje rozumienie sytuacji jest dokładnie takie samo jak twoje. W Berlinie rządzą ci, którzy rządzą. Własność mają za nic. Generalnie kasa miejska musi być napełniona przez frajerów, którzy będą mieszkali głównie właśnie i przede wszystkim w hotelach. Oczywiście, tak jak pan Janusz Korwin-Mikke mówi, to tam są pewne niuanse dotyczące tej ustawy, czy nie wiem, jak to tam się będzie nazywało, że można jeden pokój wynająć, drugiego można nie wynajmować, trzeba nie wynajmować. Ale o czym my rozmawiamy? Tak czy owak jest to ograniczenie prawa do własności i prawa wolności obywatelskiej. I tylko tyle mogę powiedzieć. No, po prostu wariat może coś takiego wymyślić. Ja jakiś taki człowiek myślący, że tak powiem, totalniacko. No i to jest wszystko, co ja mam do powiedzenia. To samo, to też się oczywiście obejdzie, bo założę spółkę z facetem, wniosę to raportem, potem spółkę rozwiążę, zostawiając mu w raporcie i to jakoś to będzie. No, jest sposobów obejścia, ale adwokaci myślą zaraz 10. No, albo i więcej jeszcze, no dobrze, na dodatek. Widzicie, to jest... wody nie mamy.
Wody nie mamy. Wody nie było i nawet nie grząsko. Studnia na pół czwarta łokcia. Może się tam coś uda załatwić, co? Dobra, dzięki. Ja nie potrzebuję, dziękuję. Natomiast to jest... dla mnie to jest jeden z najciekawszych przykładów genialnie obrazujących tym, czym stała się Europa obecnie. A to jest jakaś emanacja idei europejskiej. To jest wyjątkowy debilizm, kretynizm, natomiast nie jedyny. Przecież przypomnijmy, 15 lat temu, tak, krzywizny, banana, ogórka, takie rzeczy. Co tam, marchewka owocem? Ja tego banana rybą. Pamiętam, tu poseł do Europarlamentu będzie lepiej wiedział. Banan jest bardzo ważny, żeby miał właściwą krzywiznę. Kto się liczy taką krzywiznę matematycznie, a chodzi po prostu o to, żeby wytępić banany urugwajskie, które, znaczy nie urugwajskie, tylko chciałem powiedzieć te ekwadorskie, które są spoza Europy, bo europejskie banany rosną. A tamte są... Europejskie banany rosną w koloniach francuskich. Tak. Pamiętajmy, my możemy bez paszportu udać się na przykład na parę wysp karaibskich, które są... Na Mauretanii kupić banany, tak. Tak. Więc to jest, jeśli chodzi o wolny rynek. Ale mamy ten wolny rynek i ochrona własności. Mamy w tej chwili przygotowywaną ustawę o wolnym handlu transatlantycką. Tak? Między Europą, tak zwaną Zjednoczoną Europą, a Stanami Zjednoczonymi. Parę osób podnosi różne kwestie. Na przykład, że tania żywność amerykańska jakiego pochodzenia, z jakimi dodatkami i modyfikacjami genetycznymi trafi na rynek europejski. Tylko murzyni mogą żreć, a my nie. Więc pytanie, czy rzeczywiście to jest takie złe. Z drugiej jednak strony, pamiętajmy, żywność amerykańska jest rzeczywiście tańsza, ale rolnictwo amerykańskie też jest potwornie dotowane. Znalazłem niedawno szacunki mówiące, że na obecny areał upraw odpowiednio wykorzystywany pozwalałby wyżywić nawet 25 miliardów ludzi. Ale ogólnoświatowy, jak rozumiem. Ogólnoświatowy. Europejski, przecież Europa jest gigantycznym eksporterem żywności. Przecież dlaczego na przykład w latach 80. można było w Polsce dostać masło duńskie solone? Pamiętam, owszem. Bo szło to z zapasów unijnych. Irlandzkie można było dostać. Owszem, tak, no, ale to było coś innego. To jest trochę innego jakby kontyngentu. Dlaczego w Afryce możemy kupować mnóstwo europejskiej żywności? Dlatego, że ona jest potwornie tania przez dotacje. Znaczy, ona jest droga dla nas. Tylko ludziom się wydaje, że to jest takie fajne, tak, dobre, bo jest... I właśnie tak niszczymy rolnictwo afrykańskie. Właśnie. A w zamian za to dajemy tam jakieś ochłapy w gotówce, prawda? Żeby murzyni leżeli brzuchem do góry i nie narzekali. Ale jeszcze to porozumienie o wolnym handlu wprowadza pewne zapisy, przynajmniej na razie tak to wygląda. Nie wiadomo, jak będzie wyglądała ostateczny tekst porozumienia, jak będzie wyglądał. Zapisy, które gwarantują dostęp do danych osobowych osób fizycznych, a nie osób prawnych, wszystkim rządom, które podpiszą się, obu rządom, które podpiszą się pod tym. Wzajemnym, tak. No bo to jest Amerykanie, którzy to mają. I to jest totalitaryzm amerykański, agresja prawna amerykańska, trzeba powiedzieć jasno. Zresztą trwa od bardzo dawna agresja prawna amerykańska, trwa na cały świat. Oni się domagają, żeby na przykład, jeżeli Polak zgwałci Amerykankę w Polsce, to żeby sądy amerykańskie go tam mogły ścigać. To jest typowa agresja prawna, ale to nie tylko o to chodzi. Ja akurat miałem tę wątpliwą przyjemność, że czytałem nie tylko ten TTIP, bo to on od kilku dni jest już znany. Przedtem to była tajna wiedza, musiałem tam przez cztery tam szyfry przechodzić, żeby to przeczytać w Unii Europejskiej. Ale oprócz tego czytałem protokoły posiedzeń tych komisji, które to uzgadniają.
I muszę powiedzieć, że podział tam nie przebiega między Europejczykami a Amerykanami. Podział przebiega między ludźmi w miarę normalnymi, a bandą lobbystów, które tam... Czy to nie jest przypadkiem grupa interesów, a... Tak, o co chodzi? O co chodzi? I wariaci, że tak. O co chodzi? Grupa interesów ma na przykład zagwarantowane jakieś tam interesy w Ameryce i chcą sobie zagwarantować w Europie. Ja nie wiem, czy panowie pamiętacie, bo kiedyś traktat akcesyjny, kiedy Polska wchodziła do wspólnoty europejskiej chyba 15 lat temu, coś koło tego. I ten traktat to było tam z 10 stron, a oprócz tego było 400 stron, które miały tak. Piekarnia państwa Macierewiczów, Poznań, ulica Kołowa 7, ma prawo sprzedawać w Unii od 1 stycznia 2011, a masarnia pana tego w Krakowie i tak dalej. 400 stron tego typu i to samo jest tam. Sam traktat jest niezbyt długi, natomiast cała kupa tych wyjątków, tych tłumaczeń, tych zapewnień chwilowych, przepisów, tak. Tak, to jest... Nie wiem, człowiek normalny by zrobił ten traktat w bardzo prosty sposób. Od 1 czerwca, czy czerwca, towary między Stanami a Europą nie są clone i koniec dyskusji, prawda? Natomiast to jest za proste. Ale za proste jest jeszcze z jednego powodu. Pamiętajmy, w Stanach Zjednoczonych nie ma VAT-u. Są inne podatki, takie jest. Powiedzmy... TVA. Jest. Nie. Nie ma takiego VAT-u jak jest inny 4%. To się inaczej się może nazywa. To się inaczej inny poziom obciążenia. Ale VAT jest zwracany na granicy. No właśnie, ale jeśli byśmy mieli zero ceł, to nie mielibyśmy na przykład tych obciążeń, tych towarów amerykańskich obciążonych dodatkowymi opłatami tutaj, które mamy w Europie. Weźmy sobie przykład. A jak to właśnie zrobione w Europie? Jeżeli mam inny VAT na Węgrzech, a inny w Polsce, to jak to jest? Na przykład jak sprowadzam samochód ze Stanów Zjednoczonych, to lepiej go wypakować w Hamburgu. Ale z Węgier. Bo ma... Jak to jest Węgier? Przecież też jest VAT jest odliczany, a przecież on jest... Są zwracane. Zwracane, ale gdzie przez sklep to jest zwracane? Jak to jest zwracane? Nie, przez państwo, to się występuje o zwrot VAT-u, stąd to są te afery VAT-owe, dziury VAT-owe no tak, i tak ale... dalej. No tak, no ktoś robi na tym biznes. No właśnie. Tak jest. Natomiast jeśli sprowadzamy towar ze Stanów Zjednoczonych, mamy go obciążonego dodatkowymi podatkami. To oni zwracają sobie 4, a u nas się obciąża właśnie ile? Właśnie, czym się obciąża u nas w tym momencie? A? Tuśmy zamarli wszyscy. Bo w każdym kraju jest inny VAT. Dokładnie tak. I na różne towary. Na różne towary jeszcze na dodatku. Natomiast jeśli weźcie sobie państwo konfigurator. Podwoić liczbę urzędników. Taki fajny konfigurator. Weźcie sobie stronę ford.pl i ford.com. Wybierzcie sobie model na przykład Ford Mustang. Skonfigurujcie najbardziej wypasioną wersję na stronie ford.pl i taką samą najbardziej wypasioną wersję na stronie ford.com. Zobaczycie, jaka jest różnica dalej, w cenie. Ale... Jaka? Nie mówię o wersji torowej, wyścigowej tego Forda. On kosztuje chyba $58,000, czyli około 200,000 złotych. Tutaj będzie kosztował grubo ponad 300 tysięcy, ale sprowadzając ten samochód, płacimy za transport, za fracht, to jest około $1,000 tam z okolic Nowego Jorku, czy $1,100, to nie jest dużo, ale mamy opłatę akcyzową, no i mamy VAT. I okazuje się, że zysk na tej całej operacji jest już bardzo nieduży, bo tam wychodzi około kilkunastu tysięcy złotych. A jeszcze trzeba przerobić światła. Dochodzą dodatkowe rzeczy. Wychodzi na zero albo drożej. Także i teraz, w ostatecznym momencie, rozrachunku. W którym zrobilibyśmy to, o czym mówi pan Janusz, czyli po prostu zdejmijmy po prostu cła na granicy, tak? No ale VAT nie znika. No ale jak naliczyć VAT, jeśli tak samo, jak mamy się porozumienie? Między Węgrami a Polską. Też nie ma granicy celnej, jakoś to się rozlicza. No, odliczy się wtedy 4% w Stanach Zjednoczonych. Tak, 4, a to się coś nalicza w tym danym kraju, w którym sprzedajesz. No to i tak będzie mniej niż, ale nie będzie opłat akcyzowych nie będzie akcyzowy. I tak dalej. I akcyzowy tak dalej. Nie będzie. Właśnie. Okaże się, że liczba statków z kontenerami pływającymi między wschodnim wybrzeżem Stanów Zjednoczonych a Europą wzrośnie wielokrotnie, chociażby ze względu na... Bardzo dobrze, dzięki temu zarobią marynarze. Ale dzięki temu może tutaj w Europie ktoś puknie się w głowę, że zaraz, jakim cudem w Stanach Zjednoczonych ten samochód może być nawet dwa razy tańszy. Ale nawołujesz do rewolucji w tym momencie. Ja cały czas nawołuję do rewolucji. Ale ja mam teraz w Parlamencie Europejskim od 2 tygodni nieustanny problem z Chińczykami, bo
grozi nam, że Chiny zostaną uznane za kraj o gospodarce rynkowej. Przemawiałem dzisiaj czy wczoraj chyba w Parlamencie Europejskim i tłumaczyłem tak. Chiny oczywiście nie są gospodarką rynkową, ale żaden kraj w Unii nie jest krajem gospodarką rynkową, tak samo nawet bardziej. I teraz, jeżeli zostaną uznane za kraj z gospodarką rynkową, to w tym momencie dostaje w dupę przemysł stalowy, bo Chińczycy nazalają tanio stal, ale przecież wtedy wszystko stalowe u nas stanie się tańsze. Chińczycy kupują na tej chwili masę Mercedesów i innych samochodów, to one staną się tańsze, to kupują Mercedesy i wiele innych samochodów typu Volkswageny są produkowane w Chinach. Ale oni kupują od nas w tej chwili również. Kupują już maszyny na przykład. Tak. Gigantycznym eksporterem maszyn precyzyjnych do Chin są Niemcy. Jak stal będzie tańsza, to sprzedadzą więcej. Zgadza się. Przeżyłem przez moment przerażenia, jak pan poseł powiedział o Chińczyka w Parlamencie Europejskim. Od razu wyobraziłem sobie Martina Schulza w charakterze Chińczyka. Trudne to do wyobrażenia, ale mentalnie chyba nie jest daleko od tych towarzyszy, od Mao Tse-tunga. Nie. On jest mentalnie, znaczy tym od Mao Tse-tunga, nie dzisiejszy Chińczyku. No, o tych tak od właśnie, o tamtych mówię. O tamtych, tak. Dobrze, bo kończyliśmy poprzednią godzinę taką rozmową o zmianach konstytucji. Tutaj z Jankiem Fiorem zgodziliśmy się, że najlepsza konstytucja to 10 przykazań. Nie da się tego zrobić. Ale po co aż 10? Na przykład nikt przecież nie będzie sprawdzał, czy ktoś nie pożąda żony bliźniego swego, prawda? Więc 7 by wystarczyło tak naprawdę. Tak naprawdę wystarczyłoby, nie morduj, nie kradnij, nie składaj fałszywego świadectwa i przepraszam cię. Ależ proszę. I już, i do widzenia. Przy okazji zwracam uwagę, że pożądanie cudzego męża nie jest zakazane. A to fakt. Natomiast, czuję się zażenowany. Natomiast mamy, jest ten temat, bo już wypłynęło. Mówiliśmy o tym w październiku, jeszcze przed wyborami i chwilę po wyborach mówiliśmy tutaj, że temat zmiany konstytucji się pojawi. I temat zmiany konstytucji wreszcie odważnie został położony na stół. Platforma Obywatelska mówi oczywiście, że nie, no bo w jej interesie jest utrzymywanie konstytucji, która pozwala robić to, co pozwala robić. Nie wiem, jaki interes w zmianie konstytucji ma PiS. Chyba tylko, żeby wprowadzić dożywocie naczelnikostwa dla Jarosława Kaczyńskiego. Naprawdę nie wiem, bo oni przecież w oparciu o tę samą konstytucję, dzięki której Platforma z PSL-em i wcześniejsze rządy robiły to, co robiły, robią to, co robią. 100%. Jedyny Kukiz kombinuje, że jednomandatowe okręgi. Ale problem polega na tym, że PiS razem z Kukizem nie mają większości konstytucyjnej, w związku z czym mogą sobie groźnie pacjent uciekiwać. No pytanie, kogo tam się uda przekabacić? Jak się schetyna za bardzo rozchuszcza, to kto z Platformy przejdzie do PiS-u? Nieważne. Ja bym chciał inną rzecz panu zapytać. Skoro jest ta dyskusja o zmianach konstytucji, panie Januszu, w którą stronę i jak według pana i według partii Korwin powinno pójść myślenie o nowej konstytucji i jak powinna wyglądać w takich ogólnych zarysach nowa konstytucja? Z punktu widzenia partii Korwin to oczywiście musi być wzmocniona władza. Musi być umocniona władza sądownicza przede wszystkim, bo partie prawicy dbają o prawo. No i to musi być dobre prawo, a nie obecne prawo, bo obecne to jest lewo, a nie prawo, więc tam nawet trudno mówić o jego wzmocnieniu. Potem musi być władza ustawodawcza oddzielona całkowicie od władzy wykonawczej. Przecież w Polsce 90% ustaw tworzonych jest w rządzie, czyli we władzy teoretycznie wykonawczej, prawda? Więc to jest zupełne popieprzenie wszystkim. Rząd zamiast wykonywać ustawy idzie na łatwiznę, jak jest mu trudno, to sobie robi ustawę, żeby było mu wygodniej, prawda? A ponieważ ma większość sejmową... No ma większość, to robi to automatycznie. To jest rzecz niedopuszczalne absolutnie, żeby rząd miał wpływ na ustawodawstwo, ale wszędzie w Europie ma. To jest demokracja niestety. Także takie rzeczy elementarne trzeba naprawić. Naprawić sądownictwo oczywiście. Ale zakaz deficytu budżetowego. Zakaz przede wszystkim wprowadzenia zasady podstawowej, kilku podstawowych zasad europejskich, że jak chcącemu nie dzieje się krzywda, że tam prawo nie działa wstecz. Tego nie ma w konstytucji, nawiasem mówiąc. I kilku innych elementarnych praw nie ma w konstytucji. Trzeba je wprowadzić. To kiedyś Kołłątaj proponował konstytucję.
proponował stworzenie najpierw takich praw kardynalnych, tam było czy 4 czy 5, których nie można by obalić żadną miarą, choćby nic nie było. Potem prawa takie stabilne, że trzeba było większość, jeden głos, dwa głosy przeciw by blokowały to, prawda? A dopiero potem reszta praw, które można by już zmieniać względnie łatwo. Też, bo musimy, prawo musi być stabilne. Konstytucja musi gwarantować stabilność prawa, ale ja powiem Państwu tak szczerze. Ja stary już jestem, ja nie wierzę w konstytucję, ja wierzę w obyczaje ludzi. Jeżeli zrobimy najlepszą konstytucję, konstytucja stalinowska wcale nie była taka zła, tylko jakby to powiedzieć, wykonawstwo było trochę dziwne, więc nie pomoże najlepsza konstytucja, jak będą ludzie, którzy nie będą w stanie jej zrozumieć i wykonać. Mamy ludzi, nasi najlepsi prawnicy są w tej chwili w Tel Awiwie, czy gdzieś tam, dawni najlepsi prawnicy. Najlepsi nasi ludzie są w tej chwili w Anglii, w Ameryce, w sensie powyjeżdżani. Nie ma dość ludzi, żeby poobsadzać najwyższe stanowiska. Ludzie nie rozumieją, proszę zobaczyć, co się dzieje w telewizji, w internecie. W internecie, na internet, pisać cokolwiek, i się okazuje, że 95% czytających nie zrozumiało, co jest napisane. Mamy poziom szkolnictwa beznadziejny. No i co nam... Także ja w tej chwili wierzę tylko w dyktaturę, że jeden światły dyktator to musi wziąć za mordę, jak mój Kisielewski jeszcze mówił. Wziąć za pyski, wprowadzić liberalizm, prawda? I koniec. Ludzie zrozumieją, że ora et labora, prawda, módl się i pracuj, i będą pracować, zobaczyli, że się będą bogacili. No i spokojnie. I spokojnie, bo nie wierzę, że się da cokolwiek zrobić demokratycznie. Tę wiarę straciłem. Ja tu bym może jeszcze dwa słowa dodał do tego, o czym pan Korwin mówił. To jest tak, rzeczywiście sądownictwo musi być precyzyjne, musi być efektywne. Tylko problem polega na tym, i to ma związek z tym, o czym pan przed momentem mówił. Problem polega na tym, że ta klasa sądownicza, takich nazwijmy, grupa sędziów, grupa prokuratorów, to też są jacyś ludzie z kosmosu troszeczkę, że tak powiem. Tak, i myślę, że tutaj należałoby to towarzystwo, no nie wiem, tego się nie da zrobić tak hop siup, nie ma tutaj możliwości przeprowadzenia opcji zerowej. Natomiast to towarzystwo generalnie trzeba było rozgonić, wykształcić nowych prawników, i oni powinni według nowych reguł, nowych zasad próbować sądzić. Ja miałem takie przygody w sądach, które, że tak powiem, całą resztę włosów na mojej głowie podnosiły mi do góry, a druga reszta mi wypadała. To nie będę tu nawet opowiadał, bo nie warto, to jest straszne. Pakiet takich anegdot, że Wiech by się pod tym nie podpisał nawet, bo to po prostu zgroza. Kiedyś był niezrozumiałe, ale może powiedzmy sobie w tym momencie już tak technicznie, co trzeba zrobić. No, nie może być sądownictwo na wydziale prawa i administracji. Administracja to jest zupełnie coś odwrotnego niż sąd. Prawda? Po to jest prawo, żeby ograniczać administrację, i to kształcenie prawników na wydziale prawa i administracji jest absurdem. Trzeba użyć klasycznego prawa, ponownie, to jest raz. A to jest długo trwa. Jest trochę prawników, którzy mogliby działać, jest trochę, którzy no ocaleli. Tylko oni są zepchnięci gdzieś nie wiadomo gdzie. Oczywiście. I ja panu powiem, jak w latach 80. po powstaniu styczniowym car postanowił naprawić prawo, bo wiadomo, bo skądś skorumpowane, prawda, tego, no to powołał komisję tam Korwin Mielewskiego, to żaden mój krewny, to tam tylko help ten sam, i ona pracowała 2 lata, opracowała wskazówki, wykonano je i sądownictwo nieoczekiwanie stało się najbardziej liberalne i tak dalej, aż za liberalne moim zdaniem, ale 1/3 sędziów musiała się pożegnać z posadami. No i prawidłowo, no i tak ma być. W pierwszej godzinie rozmawialiśmy o takich dwóch pomysłach. O audycie sądów i prokuratur i o powoływaniu sędziów i prokuratorów. Przynajmniej na przykład prezesów sądów w wyborach. Dlaczego, czyli ten amerykański model? Pytanie do panów. Czy wam się to podoba, czy nie? Dlatego, że w tym momencie prezes sądu odpowiada tak naprawdę za pracę swojego zespołu, czy też prokurator okręgowy, czy rejonowy, szef prokuratury okręgowej i rejonowej odpowiada za pracę swoich ludzi przed wyborcami, przed tymi, którzy na nich głosowali, a nie przed ministrem czy prokuratorem generalnym, którzy by wtedy sprawowali funkcje rzeczywiście tylko administracyjne, zarządce. Oczywiście, minister nie może tutaj ingerować, natomiast co do wyborów, no tyczy to oczywiście sędziów tak zwanych, się kiedyś mówił, sędziów pokoju, tak było w Królestwie Galicji i Lodomerii, czyli krótko mówiąc w zaborze austriackim. Sędziowie pokoju byli wybierani i często z nich potem się
się rekrutowali sędziowie wyższego stopnia, wybierają takich co lepszy. I to nie jest zła idea, bo w tego. Wiesz, na czym polegało sądownictwo rodzinne? To jest w straszliwym stanie, tragicznym zupełnie. W Ameryce na przykład, jeżeli sędzia sądzi sprawę nieletniego, to ten sędzia przyjeżdża do domu sędziego, z rodzina, ten on trwa w domu prywatnie, nie w gmachu sądu, gdzie jakiś ekspert, sędzia na ogół w Polsce nie widzi tego dziecka, tylko opiera się na opiniach jakichś zwariowanych psychologów. To jest coś strasznego, co tam siedzą, jakieś feministki to obsadziły te stanowiska, cholera wie kto to tam poobsadzał, prawda? I różnie zresztą to bardzo bywa, czasami bardzo zacni ludzie, ale no wariactwo jest całkowite. Także naprawa tego to trzeba, ja w ogóle byłem zdania, że trzeba zrobić tak zwane sądy kapturowe, jak oddzielić tych sędziów, przecież minister tego nie zrobi. To trzeba zrobić takie sądy złożone z emerytowanych sędziów, wiadomo, że katonów, są tacy sędziowie, którzy wiadomo, byli są masurowi, jest tego trochę. I ci emerytowani sędziowie by sądzili w niejawnych procesach swoich kolegów obecnych i ewentualnie odsuwali ich od zawodu. To jest jakaś szansa, bo... No to jest pomysł. Pytanie, czy on jest do przeprowadzenia, bo ta solidarność korporacyjna jednak jest szalenie mocna. Ale że oni sądzili z innych okręgów. Ja rozumiem, że tak powiem, idę. Nam się akurat podoba, ale... Jest jeszcze rozwiązanie, o którym wspomniał Janek Fior w pierwszej godzinie, mianowicie zatrudnić to, co zrobiono w Nikaragui i tam w Salwadorze, zatrudnić sędziów z zewnątrz, spoza Polski, emerytowanych sędziów. No tak, tylko że z Nikaragui można zatrudnić z Hondurasu, bo to znają hiszpańskie, a gdzie zatrudnić... Niekompatybilne systemy prawne mamy, że tak powiem. To da się zrobić? No ja się pytam, bo ja tutaj nie mam pojęcia. Złośliwie też pytam przy okazji. Na język. A język będzie jedną z barier. Nie da się. Jest testowany, czy to się uda, zobaczymy. Ale przyjęcie zasady, że sędzia nie sądzi w swoim mieście, to jest bardzo ważne. Sędzia losuje sprawę, jest losowany do sprawy, dostaje też, akta, też jedzie sobie pociągiem z Lipingiem, z Szczecina do Warszawy czy gdzieś tam, przyjeżdża, ten sędzia będzie biegał po korytarzu, mówił, gdzie jest Kowalski, bo sądzę za pół godziny, niech da mi łapówkę. No to raczej takiej możliwości nie ma, prawda? Więc to by... Rozprawy w przynajmniej tych najprostszych sprawach ograniczałyby się do jednego, nawet dwóch kolejnych posiedzeń w kolejnych dniach i do widzenia pozamiatane. Nie, sprawy mają trwać do końca, jak w Ameryce. Tak, no. I sędzia ma jak w Anglii nosić perukę, żeby był nierozpoznawalny na ulicy. Peruka jest bardzo ważna. Natomiast dwie rzeczy, bo mamy niewiele osób jakby zwróciło uwagę na taką rzecz. Ktoś idzie na studia, 19 lat, idzie na prawo, po prawie robi sobie te wszystkie aplikacje i tak dalej i mamy sędziego orzekającego w sądzie rodzinnym o rozwodzie, gdzie jest podział majątku i co zrobić z dziećmi, który ma lat 28, 29 czy 30. No nie ma zero pojęcia o życiu, o sprawach rodzinnych. Ja w tym wieku miałem już niezłe pojęcie. No dobra, panie Januszu, umówmy się, pan jesteś mutant, ale to się zdarza w przyrodzie. Natomiast przeciętny sędzia, który ma 28-29 lat, nie różni się w swoich potrzebach, zachowaniach od przeciętnego ślusarza narzędziowego, który ma tyle samo lat, dziennikarza czy kierowcy. Kierowcy Formuły 1 na pewno nie, bo ten jest już zdecydowanie ale lepiej. To jest kwestia wychowania właśnie na niewłaściwych studiach. No. Ale zgadza się, ale mamy taką sytuację i teraz staje małżeństwo. On ma na przykład 45 czy 50 lat, ona ma, jest trochę mniej, mają dzieci po kilkanaście lat i taki gnój, który jest młodszy od najstarszego dziecka, orzeka o tej rodzinie, o przyszłości tej rodziny. Tak? Niestety, absolutnie chory system. Faktem jest, że w naszej tradycji się przyjęło, że ten, kto sądzi, będzie starszy od tego, kogo sądzi. No, to fakt. A czy też przychodzi z wiekiem, to ja patrzę ze swojego punktu widzenia jednak jakaś ta odrobina rozsądku i wiedzy o tym wszystkim, co się wokół dzieje. Tutaj Paweł ma moim zdaniem rację. Wydaje, że sędzia to jest taki zawód, nie wiem, to tak mi przyszło do głowy, który powinien być jakby ukoronowaniem kariery prawnej. No byłoby dobrze, żeby sędzia był przez 5 lat adwokatem, 5 lat prokuratorem. Dokładnie i dopiero tak. Potem został sędzią. Dokładnie żeby, tak. Prawda? Jest to, bo to... Poznał triki od zawodów. Dokładnie tak. I teraz rozmawialiśmy również o takim pomyśle, bo jest mowa o reformie sądownictwa. Szykuje się, nie wiadomo co to będzie od 1 stycznia, jak będzie to urządzone, czy ci sędziowie będą musieli jeszcze raz składać przysięgę sędziowską. No burdel totalny, jak to zwykle w Polsce. No bo trzeba wyczyścić, zmienić. Ja zaproponowałem taką rzecz.
Do tego jest potrzebnych dwóch w miarę bystrych chłopaków, komputer, arkusz kalkulacyjny Excela i dostęp do danych Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Generalnej, mianowicie... Byle hakera wziąć się już. Do czego zmierzam? Ponieważ mamy sytuację taką. Pierwszej instancji, że na przykład facet został skazany. Druga instancja cofa do ponownego rozpoznania. Sąd pierwszej instancji ponownie rozpatruje, znowu gościa skazuje. Druga instancja w tym momencie zabiera się za robotę i stwierdza, że w ogóle, przepraszam bardzo, ale do dupy jest. No jak, nie ma, facet jest niewinny. To nie jest jeden przypadek, takich jest przykładów mnóstwo. Albo winny, odwrotnie z kolei, tak? Po czym idzie apelacja i w kolejne instancje to zmieniają. A jakby sprawdzić, ile spraw prokurator wniósł do sądu i utrzymano, utrzymano na całym przebiegu, jego argumentacja trafiła do wszystkich kolejnych instancji. No i również sędziowie, którzy mają tego to samo sędziowie. Ale też chyba ktoś sugerował tego typu rozwiązanie, tylko zdaje się, ono się skutecznie nie przyjęło, bo by, że tak powiem, właśnie może to by wyczyściło ale to genialnie by wyczyściło tę całą hołotę na początku, tę hołotę prawniczą. Nie mówię o wszystkich sędziach. Proszę, żebyście państwo zrozumieli. Nie mówimy, że wszyscy sędziowie i prokuratorzy tacy są. Mówimy, że w tym zawodzie, i to jest więcej niż łyżka dziegciu w beczce miodu. Nieco więcej, Szumowin mnóstwo, ale to w tym momencie można również wymusić na tych, którzy nie są szumowinami, przekręciarzami, łapówkarzami i tak dalej, inną pracę. Ale ja teraz powiem państwu coś, co jest pochwałą sędziów. Otóż był kiedyś taki senator i prezydent Szczecina, Jurczyk, który był agentem bezpieki. Marian Jurczyk, pseudoświęty. No i była sprawa lustracyjna. Sąd uznał, że jest agentem. On się odwołał do sądu apelacyjnego, który uznał, że jest agentem. On się odwołał do sądu najwyższego, który cofnął sprawę do pierwszej instancji. Sąd po raz trzeci uznał, że był agentem. Sąd po raz czwarty apelacyjny uznał, że był agentem. On się odwołał, już to jest szósta rozprawa do sądu najwyższego, który uznał, uwaga, że oczywiście nie był agentem. Czyli dał po mordzie czterem składom sądów orzekających. Przy czym zrobił to, mając w ręku Wszystkie kwity, pobranie pieniędzy, donosy pisane, zobowiązanie się i tak dalej. Ale tak. 30 stron uzasadnienia tego wyroku. A dlaczego oczywiste? Bo gdyby nie było oczywiste, musiałby cofnąć pierwszej instancji. Bo sąd najwyższy może samoistnieć, orzeczko jest prawie oczywista, więc on orzek oczywisty. Stwierdzili, że jest oczywiste. Ale teraz to jeszcze nie koniec historii. Otóż ja tych sędziów sądu najwyższego, trzech, nazywałem synami publicznie, w piśmie. I proszę sobie wyobrazić, że trafiłem pod sąd i sąd mnie uniewinnił. Jestem jedynym człowiekiem, który wyznał. Znaczy, takich sukienstw rzeczywiście trudno nazwać inaczej. Inaczej nie? Zdefiniować, tak. Tak, więc oni się powiedzieli, że nie będą tego wyroku odwoływać. Ale właśnie, no i teraz pytanie, bo gdyby w ten sposób ten audyt przeprowadzić... Ale cztery składy sędziów się nie przestraszyły Sądu Najwyższego. A, słusznie. Możliwe, że to by wymusiło też polepszenie pracy wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania. Ale pytanie jest, co w tej chwili, bo tak naprawdę zaczynamy powoli żyć w podwójnej rzeczywistości prawnej. Sytuacja wbrew pozorom... To już nie jest przepychanka między wiadomościami, faktami i wydarzeniami, kto i jak opisze walkę o Trybunał, czy z Trybunałem, czy przeciw Trybunałowi, tylko to jest pytanie bardzo, bardzo konkretne. Mamy ustawę tę rolną. Załóżmy, że ta ustawa rolna zostaje skierowana do Trybunału Konstytucyjnego, który orzeka, że ona jest niekonstytucyjna. Idę ja sobie do chłopa i mówię, panie, kupuję hektar tej ziemi. Ale panie, nie możesz, jest ustawa. Mówię, a co mnie ustawa? Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego według większości autorytetów prawnych. Ogłoszenie na sali jest równoznaczne z zamknięciem. W Polsce jest zasada, że przepis konstytucji stosuje się bezpośrednio. Dokładnie. To jest konstytucji. Na co? I kupuję. Składam do... A geodeta nie uzna tego, bo jest państwowy. Ale zaraz. Idę sobie do ksiąg wieczystych. Zarejestrują. I tak dalej. Po czym agencja rolna Skarbu geodeta Państwa... Geodeta tego nie uzna. No nie, ale agencja, która ma prawo pierwokupu, stwierdzi, że... Albo prokurator jakiś stwierdzi, że cała
operacja jest bezprawna, ponieważ ustawa zabrania osobie, która nie jest rolnikiem, kupić więcej niż 3000 metrów. Dojdzie do wojny domowej w ten sposób, oczywiście. Dlatego mówię, że zaczynamy funkcjonować w podwójnym systemie prawnym i to, że Andrzejek Rzepliński wyczynia, co wyczynia, a Jarosław Kaczyński i et consortes wyczynia, co wyczynia, to jest małe miki, dlatego, że to za chwilę naprawdę zacznie się przekładać na rzeczy, które są bliskie każdemu człowiekowi. Ale to się tak jakby wpisuje w to, o czym pan Janusz mówił, o tym procesie z sędziami sądu z najwyższego, którzy tak naprawdę przegrali ten proces, o określenie ich mianem takim, jakim ich pan określił. I to jest też taka jakaś paranoja. No tak, tylko że pamiętajmy, że sprawa jest w tej chwili podstawowa, bo to będzie pękało w różnych miejscach. A to co do tego nie ma wątpliwości. Co chwila. I no... Moim zdaniem, ja zaproponowałem taki artykuł, napisałem w Rzeczpospolitej, on zginął trochę w tłuku, bo on był ogłoszony tam 4 maja, w weekendzie przedłużony. Mamoków na tej naparzanki wzajemnej też. Tak, naparzanka cały czas trwała, tylko kto kogo, tych jest zasada. I teraz ja tam napisałem, że nie ma co liczyć, bo Trybunał się nie może wycofać, bo Trybunał nie może zrobić błędu i przestać zrobić błąd. Rząd się nie może wycofać, bo ledwo wisi na tym. Jest spad kompletny. Więc można tylko uciec do przodu i zmienić konstytucję, jeżeli rzeczywiście obie strony chcą to rozwiązać. Jeżeli rzeczywiście, bo PiS mówi, że może się zgodzić na kilku sędziów takich, chciałby na kilku sędziów takich. Okej. Okay. Proszę bardzo, ale rozwiążmy Trybunał, zróbmy jak w USA Sąd Najwyższy, znaczy Izbę Sądu Najwyższego specjalną, tam 9 sędziów wydzielmy z tego składu. Niech sobie PiS skaże tam 3 czy 4, prawda, albo 2, tam obrzeza 2 czy iluś tam, prawda, i przecież tych 90 sędziów, bo teraz w Sądzie Najwyższym i w NSA jest tam chyba około 100 sędziów. Przecież to nie jest tak, że oni byli wybrani politycznie. To każdy sobie zdaje sędziego jako tego, ale z drugiej strony to nie będzie sędzia, który będzie całkowicie pisowski, całkowicie polski. Znaczy był tam wybierany lat temu 5 czy 6 czy i tak dalej, nie? Tym bardziej, że w tym składzie poprzednim, przypomnijmy, jest 3 bodajże sędziów wybranych głosami PO, PSL-u i PiS-u. Tak. Więc... Sądziów są z 90, wybrać z nich 9 się jakoś da. Każda partia sobie znajdzie jakiegoś, ale to będzie człowiek w miarę umiarkowany. I moim zdaniem to bym pozwoliło wyjść obu stronom z twarzą. Czy ktoś chce? Mam wrażenie, że nikt nie chce akurat. Nie, zdaje się, że chodzi tylko kto kogo. Tak, naparzanka, no i dobrze. No. Dobrze, powolutku będziemy zmierzać do końca, ale powolutku, bo jeszcze mamy... parę ładnych minut. Mamy inną rzecz, która jest pochodną między innymi tych rozmuchanych czy rozdymanych wojenek o Trybunał z Trybunałem przeciw Trybunałowi i w ogóle tych wojenek PiS kontra poprzednia władza. Jeden to jest tak zwane ratingi międzynarodowe, które podobno spadają, a nawet nie podobno, bo jeden już spadł, a drugi jutro ma spaść. I generalnie jakoś wielkiej tragedii nie było, aczkolwiek złotówka straciła na wartości, jutro też troszkę straci na wartości. Niektóre rządy specjalnie obniżają wartość swojego pieniądza, żeby mieć lepszy ekspert, więc o co chodzi? O do tego zmierzam. Ile się zarobi, mimo że oprocentowanie kredytów obligacji wzrośnie, to ile... Kredytu, dzięki Bogu. Nie, nie o tym mówię. O obligacji państwowych, ile wzrośnie, ale ile się... To nie tylko tych, których rząd by chciał teraz sprzedawać. Tak, ale ile się zyska na przykład przez to, że tańsza jest waluta, złotówka. Taniej wygodzi nasze stare długi, złotówka, to spokojnie, nic się dla rządu, państwu się nic do tego nie dzieje. Zmienia się dla ludzi, którzy mają kredyty w walutach, rzeczywiście jest to duży problem, dlatego, że ten skok tam o 2-3% to jest już odczuwalna. Ale zmiana ratingu nie spowoduje zmiany walut. Nie, spokojnie. Zmieniła, obserwuję. To, bo muszę obserwować. Natomiast mamy historię pod tytułem audyt poprzedniej ekipy. Nie ruszyliśmy tego tematu w pierwszej godzinie, a Janek Fior powiedział coś fajnego. Mianowicie powiedział tak. Gdy usłyszałem, że
340 miliardów złotych Polska straciła za czasów rządu Platformy i PSL-u, to się ucieszyłem, bo to oznacza, że tyle pieniędzy zostało w kieszeni obywateli. Janek nie ma racji, nie ma racji. Co zostało ukradzione za kieszeni obywateli, ale niestety sporo zostało zmarnowane i to nikt z tego nie ma żadnej korzyści. Powiedzmy sobie jasno, no a teraz trzeba będzie liczyć, ile zmarnuje PiS, no bo... Ale słuchaliście, panowie, widzieliście tam jakieś komentarze. Podnoszone były rzeczy, które jakby na bok, odkładając tę całą retorykę, to napuszenie, ten kiepski teatralny styl, w jakim to zostało przedstawione. I fakt, że większość z tych rzeczy to są rzeczy, o których wiemy. Natomiast rzeczywiście, wiedzieliśmy wcześniej. Natomiast rzeczywiście robi wrażenie zgromadzenie tego wszystkiego, niezależnie, tam można się przypieprzyć do paru rzeczy, o których ministrowie czy premier mówiła. Ale to pokazuje, i na to zwracają też uwagę specjaliści od wizerunku, że to był, że PiS wykonał nieprawdopodobną robotę PR-owską przeciwko poprzedniemu układowi. Znaczy, tak przedstawić nagromadzenie tego wszystkiego, nikt wcześniej tego nie zrobił, prawda? To, bo nikt nie miał tyle czasu i pieniędzy, żeby oni szybciej kradną, niż człowiek o tym napisze. Natomiast problem polega na czym innym. Jeżeli rzeczywiście tyle było miliardów, po podzieleniu na jednego obywatela to jest 10 tysięcy złotych, z dziećmi sercami włącznie, wychodzi to rozumiem, że teraz PiS, rozumiem, nie będzie kradł i marnował, to ja chcę, żeby w przyszłym roku, żebyśmy każdy był 10 tysięcy bogatszy. Niech PiS pokaże, jak to jest. Ja bym powiedział tutaj tak, znaczy ja część tego złodziejstwa, będąc w biznesie, widziałem od środka tego uprawianego przez ówczesną, czy słusznie odeszłą władzę. I tu podobnie jak w przypadku sądownictwa, no reszta włosów stawała dęba na głowie, bo to było na wyrwę i w poczuciu absolutnej, mówię to z pełną świadomością, absolutnej bezkarności, że tak powiem. Jakby co ta władza będzie robić teraz, to jest rola aparatu państwowego, no, który by sam siebie powinien kontrolować. No dobrze, ale czy polskie autostrady przestaną być najdroższe na świecie? No ja bym chciał i chciałbym, żeby były jednak nieco szersze i nieco lepsze. Ja miałem też okazję i przyjemność widzieć, jak Niemcy budowali po przyjęciu NRD, jak oni budowali te autostrady i widziałem, jak oni to robili i wiem, że oni to zrobili 1000 razy szybciej niż tamta władza, która była i mam nadzieję, że ta władza, która przyszła, będzie te autostrady robić szybciej, będzie robić lepiej i robić taniej i nie będą się żywić przy tym, że tak powiem, koledzy Janka Burego i jakichś innych kolegów, bo jakby tutaj troszeczkę mi to wszystko nie pasuje. A propos autostrad, przykład, jeden tylko przykład. Ileś lat temu, chyba z 10 lat temu, mój przyjaciel po kilkuletnim pobycie w Szwajcarii wrócił do Polski z Warszawy, ale osiadł na południu, archeolog. No i jest ta akcja budowanie autostrad i tak dalej, pojawia się informacja, ile kosztuje kilometr autostrady. Ja znajduję informację, że budowanie kilometra autostrady na Mazowszu, jak wiemy, Mazowsze niewiele ustępuje Himalajom, jeśli chodzi o strukturę geologiczną. Tak, no mamy najwyższe szczyty w Europie. Jest droższe niż w górzystej Szwajcarii i jak się okazało, on niedaleko kopał i tam odcinek autostrady był na palach na jeziorze położony. W górach, wszystko. I kosztowało taniej niż w Polsce. I kosztowało w górzystej Szwajcarii drożej niż na płaskim Mazowszu. Taniej. Ja, powiem, ja na swoim blogu podałem bardzo ciekawy przykład Chińczyków, którzy budowali lotnisko w ten sposób, że ścięli trzy szczyty gór w górach. Tą ziemią zasypali dolinkę, zrobiło się wyrównało i zrobili. I kosztowało to 300 milionów. Komentarz było dwa razy drożej niż na płaskim terenie w Lublinie. Taniej niż ten własny terenie. Dobrze. Wiemy, i teraz o czym mówimy. Podsumowanie. Ja parę miesięcy temu, gdy była mowa o tym, że ktoś powiedział, że no ale co, PiS nie wie co robi, przecież będą wybory. Ja mówię, jakie wybory? Wszystkie ustawy, które są przyjęte, ustawa o prokuraturze inwigilacyjna i tak dalej, dają takie narzędzia, że właściwie jak się KOD dobrze postara wraz z Platformą i PSL-em i zrobią 3-4 lepsze zadymy, żadnych wyborów tu nie będzie, dopóki Jarosław Kaczyński żyje.
Pan Janusz z kolei niedawno, kiedy 2-3 dni temu, powiedział, że chłopaki robią wszystko szybciej niż Platforma, bo wiedzą, że za 2 lata wylądują w pierdlu. No to nie przekonuje mnie to. Proszę mnie przekonać, że oni za 2 lata wylądują w pierdlu. Po prostu trzaśnie ta sytuacja, choćby prawna, gospodarcza trzaśnie, bo ludzie sobie już na jesieni se policzą, że dostali 500 zł, ale ile zapłacili w podwyżkach za inne rzeczy. Pracę. Policzą sobie, prawda? I ten magia tych plus 500 zniknie, bo to trzyma ludzi, te plus 500. Teraz PiS ma nowy pomysł, płaca minimalna, co spowoduje nową falę bezrobocia. Państwo słyszycie, słyszałem dane wczoraj. 4 miliony ludzi z Polski chce wyjechać, z czego 1,2 miliona jest zdecydowanych. A 40% młodzieży. Ale to jest młodzież. Ale ja mówię, że... Czyli wyjadą ci bezdzietni, a ci spający dzieci będą między sobą wymieniali te 500, bo jedni będą płacili na drugich, tak? No bo co się te 500 weźmie? No. Bezdzietni wyjadą. No, Piotr. No, patrz się na mnie, wiesz, ja nie... Nie, która z opcji ci bardziej opowiada? A może wierzysz, że będzie legalnie i za 3 lata będą, czyli będą wybory? Znaczy, ja się boję rzeczywiście tego pęknięcia, natomiast tutaj i to nie pęknięcia takiego, że tam część wyjedzie, a część będzie, że tak powiem, protestowała, bo tak naprawdę kto tu ma protestować? No, powiedział pan i bardzo mądrze pan powiedział, że jakby mamy do czynienia ze stadem baranów tak naprawdę, ludzi niedokształconych. A najbardziej energiczni wyjechali już tak... No właśnie, teraz wyjadą jeszcze A ta opozycja kodowska, za przeproszeniem, no to jest banda frajerów, którzy chodzą do Starbunia. Ja nie wiem, czy to jest banda... Ja wcale nie wiem, czy to jest banda frajerów. Oni nie pójdą się z nikim bić i nie pójdą z nikim walczyć, bo to jest... większa część z nich. I tak to widzę. Nie wiem, jaka jest perspektywa polityczna. Być może będzie tak, że rzeczywiście za 2 lata, czy za pół roku... 80%... Za pół roku to walnie, ale... 80% ludzi nie jest w stanie rozwiązać tego równania. Pewno też bym nie był jako humanista. Natomiast 70% nie jest w stanie zrozumieć rozkładu jazdy autobusów. I pisanego tekstu najprostszy, czyli pisanego tekstu w najprostszy sposób, że tak powiem. Ale czują, że coś jest nie w porządku. No tak. No to przykro. Panie Januszu, pieprznie za 2 lata, ale będą wybory, czy nie będzie wyborów? Czy nie, to... pieprznie za 2 lata bez wyborów. Ale to nie tylko w Polsce pieprznie, to pieprznie w całej Europie. Jeszcze 2-3 miesiące temu gotów byłem się założyć, że Brexitu nie będzie niewielką większością wygrają zwolennicy pozostania w tak zwanej Unii Europejskiej. Natomiast ostatnie pomysły, w tym słynny 250 tysięcy, to wspaniały prezent. Prezent dla eurosceptyków taki, to że lepsze... kretynem, żeby coś takiego wymyślić. No już jest... Dlatego czasami mówię, że możliwe, że Angela to wszystko zrobiła w sposób absolutnie przemyślany. Ponieważ to się sypie, to niech się posypie szybciej, bo wtedy szybciej się rozpocznie odbudowanie. Ja przypomnę piosenkę Jonasza Kofty, których panowie nie pamiętacie, bo jesteście za młodzi, a refren tej piosenki już miał. To chyba jest dywersja, to chyba jest sabotaż, bo chyba niemożliwe, by zwykła głupota. Niemożliwe? Możliwe. Możliwe. Piosenki faktycznie nie pamiętam. Piotr Łysakowski, Janusz Korwin-Mikke i tym niestety smutnym akcentem kończymy. Pojedziemy rochem, Pawełek? Nie pojedziemy rochem, pojedziemy czymś innym. Do usłyszenia za tydzień. Ja tylko przypomnę, że za 2 dni obchodzimy rocznicę powstania państwa Izrael i to jest, cokolwiek by nie myśleć, naprawdę w wielu, wielu dziedzinach życia przykład, z którego Europejczycy powinni czerpać. Mówię o tym, jak gospodarka wojenna jednak może w miarę funkcjonować i można doić frajerów, czyli Amerykanów, i jak sobie radzić z Arabami. Lepszym przykładem był Liban, który sobie dawał radę w stanie wojennym, podczas wojny, bez pomocy amerykańskiej, dawał sobie radę świetnie przez jakiś czas. Ale jeszcze z Arabami sobie całkiem nieźle dają radę. W przyszłym tygodniu, nie wiem co będzie, za 2 tygodnie będzie o dzieciach, bo będziemy mieli ministra Bartosza Marczuka, będziemy przed świętem dzieci zastanawiać się, jaką przyszłość ten światły rząd dzieciom świetlaną szykuje. No to do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. Versus.
czwartki od 19 do 21. Nie namawiam, nie namawiam. Nas nie przekonają, że biały jest białe, a czarne jest czarne. Versus. Polityka, ekonomia, najważniejsze wydarzenia. Jesteśmy ulepieni z tej samej gliny. To jest eutanazja systemu. Kto podejmuje tego typu decyzje? Nie powiem nas nawet pieszczę. Ludzie, co za popieprzony kraj. Versus. Czwartki od 19 do 21. Jak? Pomożecie! No. Subiektywnie, złośliwie, czasem nawet wrednie, ale zawsze rzetelnie i w zgodzie z logiką. Jak powiedział Kolus, nakładziemy im do dupy. Versus w czwartki od 19 do 21.